Dobra, skończyłem. No i nice. Ale ty steryt masz najebany pod tym full capem, wiesz? No. Czekaj, bo już zapomniałeś nogami wziąć wyłączyć. Okej. Okay. A, rzeczywiście, sorry. Jak się nasłuchałem, że zasłuchałem się powiedzieć. Dobra, otwórz tą brykę normalnie. Otwarte, otwarte. No i to mi się podoba i na spokojnie jedźmy. Dobra. Żeby się nie rzucać w oczy, dobra? Na bazę? Nie no, dealować tym już. Dobra, teraz pierwsze pytanie. Jakby nas zaczęły ścigać, to spierdalać, czy tak, wpalimy spierdalam, frana? Spierdalam do załuka. Znaczy nie, palimy frana na początku, potem spierdalam do załuka. Opa, pa, 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 pa. Siema. Dobry? Dobry. O kurwa, psy, dzień dobry. Dzień dobry, psy. Dzień dobry. Jezu, ale mnie zaskoczyliście. A czemu panowie w maskach są? Ponieważ... Ja, ja bez maski. Jesteśmy, nie. To nie my przerabialiśmy teraz, my Fedrun. Zatkaj mordę! A może to nie my przecież? Nie. Dobra, panowie. Jaki my Fedrun, panowie? To nie my, mówię, debilu! Co? Dobra, przepraszamy, panie komisarzu. Zrobimy to. Nas tu nie było, nas tu nie było. Zrobimy to tak. Nasterydowany jest, widzę, widzi pan go? Będzie pouczenie. Mhm. Dobra, dziękuję, panie policjancie. Proszę zapierdalać szybciej, tak? Dobra, panie, to nie był pies nawet. Stary, co tu pierdalasz? Jak to nie był pies, to był komisarz główny, kurwa, wydziału narkotykowego. Nie chciałem, żeby było nas, my przerabiamy, to powiedziałem, że to nie my. A jebie. Ej, ale mamy pozwolenie, żeby zapierdalać. To był na pewno pies? O kurwa! Mi się wydaje właśnie, że nie. Ja. O kurwa, wow. Siemano, impreza tu jest. Cześć, cześć. Au, kurwa, steryt, bo się pchasz na mnie. Ty nie masz w ogóle, wiesz, wyczucia samego siebie. Cześć. No, nie, dzień dobry. Cześć, dobry. O, impreza hipsterów, maleńka, może jakaś szybkość. Ola, ola. Kurwa, zdjęcie mi zrobiła jebana suka. No bo to jest impreza, człowieku. Ty mi też zrobiła foto, ty kurwa odpierdalasz. Mi też zrobił. Wow. Jazda z tymi dziwkami. Hej! Hej! Kto tam stoi tam? Ej. Studio Rojastchani, dzięki za suba. Może pani chce tutaj ten... Nikt nie chce. Pogadać chwilę. Też nie chce. Nie. Nie chcę gadać. What's up, baby? Wanna some drags? Kurwa, znowu mi zdjęcie zrobiło. Straszysz, straszysz tych ludzi. Dobra, spadajmy stąd. Ty stary, musisz w aucie siedzieć. Chyba koguty jadą psy. Nie, wydawało mi się. Jedziemy stąd, dobra. Oni coś, wiesz, poważni byli. Chcieli rozrywki, jedziemy gdzie indziej. Wystraszyli się, steryda. Nie, ja byłem miły. Ale napięłeś się niepotrzebnie. Tak, napinasz się, gościu. Nie, no, spokojnie. W sprzedaży musisz być jednocześnie agresywny, ale jednocześnie być taki potulny. No to musi być balans, a ty wychodzisz napięty, kurwa, jak bawole jaja, to jest ciężko. Szukajmy jakichś bogatych dzielnic. Koło szpitala się tam kłasę, tylko gdzieś po tej restauracji możemy bogatej. Możemy pojechać na ten, na uniwersytet, tam jest dużo bananów, co... Dobra, dobra, a jak nie, to pod szpital tam jest ta restauracja. Coffee shop, czy tam Starbucks, to się nazywa. Akurat z wykładu będą wychodzili. Nie ma uczniów, gościu! Bo tego dziś po wykładach z niedziela, gościu. Nawet pod tą restaurację, hipsterska elita i śmietanka, ale siedzi teraz na restauracjach i wydaje pieniądze swoich rodziców, gazu. Piją kawę z imieniem za $20. That's right. Z imieniem na kubku, kurwa. A myślałem, że z imbirem. Dlatego muszą też te pieniądze spożytkować na inne cele. Właśnie idziemy je dostarczyć. Pamiętam takiego ziomka na celi właśnie, imbirowy Willy się nazywał. Przypomniałeś mi o nim, jak mówiłeś o tej kawie imbirowej. Imbirowy Willy? Tak, imbirowy Willy, jeden najlepszy przemytników. Ten blondyn? Tak, przemycił podobno 15 kilo rzeżuchy z Ukrainy tutaj na Los Santos. Gość był nieuchwytny. Imbirowy Willy to był gość, chyba nawet wyszedł dwa miesiące temu. Ale ja słuchaj, nie zaginął. A myślisz, że kto zabił rzeżuchę ekipy? No lemoniadowy Lou, albo lukrowany nie, Will. Imbirowy Willy. Imbirowy Will? Tak, i on nie uhandlował później. Wiesz, że miasto, wiesz, miasto kipi od takich świrów. Jak sprawdzałem laptopa na mecz, to tam były przelewy od niego. Tak. Nie wynajmuję tą chatę. On jeszcze wisi chyba ze 100 baksów lemoniadowemu Lou, który teraz w Sandy ma swoją knajpę i zawiesił swoją działalność narkotykową. Dobra, na plażę pojedziemy. Tak, albo mówić, pod tą restaurację zajebaną podjedź. No nie było tam nikogo. A to trzeba wysiąść i wsiąść. Panowie, ja znam sposób, patrzcie, zatrzymaj się. No? Zatrzymaj się w tym zjebanym samochodzie. Chyba są jakieś opóźnienia, nie? Au, kurwa, znowu! I wsiąść z powrotem. Kurwa, steryt, musisz powoli wychodzić. Dobra, dobra. Podczas między drzwiami pchasz. I teraz pod tą restaurację musisz podjechać. Pa, wychodzą ludzie, widzisz, patrz, jak wchodzą ludzie. No, jak...
A, się tym znam. Kurwa, mówię, zatrzymaj się do kurwy nędzy. Ja. Jebany debil. Dzień dobry, Su. Ruda Su, ale nie podchodź do niej, jak do niej podchodzę, bo mam straszyć, nie rozumiesz tego? Wychodzi na napastników takich. Lemoniadowa, jednak chcę ty. O, ode mnie od ciebie. Wow, to wow. Dziękuję pani. Pięć koła. Widziała jedną sztukę, dobrze, elegancko, dobra. Tam jeszcze jest. Ricky Moe. Sygnał? Tak, no ale przecież nikt nie zgłosił. No baj, dawaj pod tą restaurację. Kopy na śmietnik lecą. Kurwa, wyjebane w niego. Dawaj, dawaj, dawaj. Pod restaurację, tam będą teraz banany. Ja pierdolę. Chodzimy do samochodu z 5 minut. Mamy. No już tej szyby poszło jak stary świat. Pod szpital, chyba na lewo jest ta knajpa. Ale tu się kręci, tu jest gawieć, tu się dzieje, tu tętni życie. Popatrz, czy ten wychodzi, tamten gdzie tu. Chodzimy do środka. A mogą być ludzie. Dobra, tu zamknięte. Zamknięte, ten tu się Low wchodzi. Man. Ona tu sam. Zagadaj bramkę. Siema, wariaty. No, okej. Okay, no. Okej, okay, imprezka się rozkrę... Co jest, kurwa? Już tu nikogo nie ma. Shit. Panowie, to jest lipa. Ja zobaczę na restaurację. Widzę, że tam się kręci sporo gawiedzi. A szybciutko tu pogonimy temacik. Wasza uwaga, przepraszam. Hello, Sarah. Hi. Na temat dla ciebie, co dzwoniłaś. Nie chcę teraz dzwonić do ciebie po nocach. Okej, okay, kumam. Odezwij się, będziemy o kasę. Hejka. Pusta knajpa, kurwa mać, no ciężko będzie pogonić. Pusta knajpa, co jest grane? Przecież jest niedziela wieczór. Kurwa, nikogo nie ma. Ja cię dupia, klienterii nie ma. Będzie... To trzeba klienterię znaleźć, ty babeczka. Wyłaska, wyłaska. Wyłaś, kurwa, nie chcesz może kupić dragów? Czekaj, 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 nie uciekaj. Mam dla ciebie dobry temacik. Wiem, że to wygląda obscenicznie, ale mam dla ciebie najlepszą metę w mieście. Przed chwilą pichciłem z moją ekipą. Trzymaj. Jaha, i sam młody życie jest twój. Nie mam zamiaru go kraść, cześć. Trzy porcje wzięła. Mam wrażenie, że baby tu najwięcej biorą. Trzy porcje wzięła. Kurwa, mówię ci, to jest najlepszy biznes. No to ile masz już hajsu? Teraz? Siedem koła. Okej, okay. Co jest małpa? Ej, pod klubem są ludzie. Dobra, dobra. Pod klubem. Tam gdzie byliśmy wcześniej? Ta. Dobra, dawaj. Ło, wszyscy wyjście na szlugę, na kiepę. Trzeba z nimi zagadać. Czarna jest moja, hej, wariatko. To jest twój klient, okej? Okay? Ale gromadka. Jak tam? O, siła blondie. Świetnie wyglądasz, ale z moimi tematem będziesz jeszcze lepsza. Tak, jaracie kiepy, pewnie. Ten temat jest najlepszy klasy. Mam jeszcze bagniaka, to możesz potem zadzwonić. Dobra, dwie, trzy, okej? Okay? Bo mamy z chłopakiem, jest jasne. Na chuj mi zawracasz dupę. Nie dzwoń po swojego dealera, już jestem. Rozłączaj się. No to chcesz, wiadomo, już nie musimy udawać. Koniec tej kurtuazji. Trzymaj. Nie gadaj, no. Ej, panowie, mamy problem chyba. Ale nie, chyba. Tu jest ogólnie dobra impreza, nie? W tym roku. Pewnie. Wow. Jest. Dobra była impreza ale dzisiaj. Impreza no, pewnie, jest. Że tak. Ja. Dobry. Dzień dobry, ale ta dupeczka do mnie dzwoni, ciągle na coś się panie dupcy. Komisarzu, obczaj dupę, jaka wariatka. Pak się wykurwiła na środku, pa co robi? Kurwa, to ona na ćpana biega tam, weźcie ją. O, cały dzień tu melanż w ogóle, od 7 rano już walą. No. Co tam w ogóle? Macie może szlugą poratować? Też na imprezkę panowie przyjechali? Czekaj, gościu! Ej, ile kosztuje piwo? Mam was wstać pod ścianą i wszystkich z rękawy w górze i zapłacić. Ale, proszę pana... Po kolei. Okej, przepraszamy, jasne. Wyszliśmy z imprezy na szlugę, pojawiło się kilku gości, proponowali nam jakiś staw, ale mówimy, że wszystko mamy, że już pożarliśmy tematu i za chwilę się zawijamy. Pobiegli w tamtą stronę. Ale wie pan, to jest tyle ludzi, że wie pan, mogliśmy się pomylić, no. A tak pytanie tego szluga, byłoby jakiś szlug jeszcze dla wariata poratować całą paczkę LM-ów. Okej, okay, nie ma. Fantastycznie. Przeszkadzamy, czy możemy tu postać? Nie, jechać już! Wolny kraj. Tylko tak pod prąd, bez kubków, nie bardzo. Kościu. Chłopaki, odwieźcie mnie, bo ja już pijany jestem za bardzo. Spokojnie, zaraz. Spokojnie. Jeszcze jest tam mokra Su, ostatnio została, ale jest najbardziej pijana. No, dobra. Może ją zawiniemy. Idziemy chyba, nie? O nie, stary, nie zagaduj do niej, kurwa, to jest moja laseczka, ej. Ja jebie, co za gość.
Ja pierdolę, jest jakiś paragraf dla frajerów, którzy podbijają dupy? Daj mi ten numer, o dzięki, da, ej, wizytówkę mi dała. Mam jej numer telefonu. Kurwa, zawsze lepiej na umieśnione. Numer telefonu mi dała. Su, mokra su. Mokra su. Dobra, spadamy stąd. Dobra. O, ej, mają jakieś towarzystwo jest. Czy my nic nie zrobiliśmy? Ej, spokojnie. Wolne żarty, jesteśmy po imprezie, panowie. Dobrze, panowie, wszyscy pod ścianę. No po co sobie psuć ten dzień, wariaty? No dobra, nie, no panowie, no czego psuć? Pan wychodzi z tego klubu. Wyjdź z tego klubu. Dobrze, lewa, prawa rączka, zakuwam pana. Nie, no zostawcie nas. Zapraszam pod ścianę. Panowie, nic zrobiliśmy, przecież nic zrobiliśmy, kurwa. Może się uda. Kurwa, szybko za winkiel, dobrze. Mamy checkpoint, mamy checkpoint. Kurwa, szybko. Stary, rozkuj mnie, masz jakieś kajdanki? Nie mam kajdanki, ale masz pod F7 siadaj, masz. Siadaj. Dobra, na bazę musisz mnie zawieźć. Kurwa, ledwo co otworzyłem. Jedź okrężną drogą, w lewo tam, przez bogatą dzielnicę jedź. Ale tarapaty, gdzie reszta ekipy? Ja odjebałem i uciekłem. Dobrze, stary, uratowałeś mi dupę. W sumie to chciałem z okazji skorzystać. Nie mam swoich lekarstw. Przeprosić cię za wczoraj, że na ciebie nakrzyczałem. No dobra, każdy był zdenerwowany. I przybiłem hormonu i teścia i mi skakały hormon. Ja też hormon. Się darłem na wszystkich, kurwa, no czasami się jak zdarza. Dobra, teraz kołujmy kajdanki, żebyś mnie rozkuł. Masz jakąś kasę, żeby kupić? Jakiś wytrych? Nie bardzo, ale za chwilę to rozkminimy, spokojnie. Okej. Okay. O, przypał, ale mnie skuli. Dobrze, że wbiegłeś do klubu. Ja pierdolę, naprawdę. Po takich cyklach, a mogę powiedzieć, że masz jaja. Dzięki, Logan. Bo on wbiegł i dostał od razu kulkę w ryj. Ja pierdzielę. Jak wyszedłeś tam, to tam było w pięciu psów. Jak wylazłeś? Tylnym wejściem. Co ty gadasz? Jesteś geniuszem, no. Kurwa, jak to jest możliwe. Kurwa, tylko jak cię teraz mam odkuć? Musisz znaleźć gościa z kajdankami. Panie taksówkarzu! Panie taksówkarzu! Zawołaj go, żeby kupił ci kajdanki. Ile masz kasy, stery? Taksówkarzu! Ej! Tak? Masz kajdanki może? Nie. A możesz pożyczyć nam kasę na kajdanki? Proszę. Spoko. Serio? Ile kosztują? Weź stary to załatw, kurwa. Jak ty nie możesz mieć kasy na kajdanki? Kurwa, co z ciebie za gangster? To w tym sklepie. Podjedziemy tam na tym... Jasne. Dziękuję za pomysł. Zapłacę ile wlezie, tylko musimy rozkuć. Ja jebia. Dobrze, dzięki stary. Ja dostaję chińskich spazm na głowie. Wow. Fajny taksówkarz. Ja cię kręcę z tym tematem i jeszcze jestem poszukiwany, dostałbym chyba ze 100 miesięcy, albo nawet 200. Otarłem się o śmierć. Wy dostańcie mnie stąd. Ja ci dam dwa koła i kupisz, okej? Okay? Nie rozkujesz. Co to dupeczka? Trzymaj. Może chciałaby kupić bagniaka, ej, wariatko. Tylko rozkujesz mnie i już będzie klientka. Dziękuję, bo ratujesz nam dupę, taksówkarzu. Tak, gościu, na zostanie śniano. Ja masz w ogóle na imię? Adrian. Dzięki, siemanko, Adrian. Spadłeś nam z nieba. Jestem Logan. Siemanko. Poczekaj, polecam. Adrian. Co tam jeszcze? Wolę, Logan. Masz telefon? Tak. To słuchaj, wpisz sobie tą wizytówkę, jeśli byś czegoś... Wpisz sobie ten mój numer jako Logan. Jeśli byś czegoś potrzebował, jaranie, rozjebać kogoś, porwać, czy masz jakieś problemy, dzwoń, masz u mnie dług. My ci pomożemy. Ja u ciebie mam dług, czy ty u mnie, no chuj z tym. Jak będziesz miał problem, to mnie dzwoń. Zdarza na taksówkarzu, bo to... Nie ma problemu, a jakbyś chciał jeszcze robotę, jako taksówkarz, byś coś porozwoził, to też bym coś znalazł. Zadzwoń do mnie później, dobra? Okay. I skończysz pracę. Spadamy z tery, bo nas wszyscy szukają. Dobra. Na bazie skontaktujmy się zresztą ekipy. Do zobaczenia, Adrian, powodzenia. Powodzenia też. Dzwonię do małpy. Małpa dostał kulkę. Kurwa.
A Chihuahua? Chihuahua, co jest z tobą? Uciekłem. Świetnie, my też ze sterydem, ale małpę chyba mają. Spotkajmy się na bazie. Gazu. Dobra. Okej, Chihuahua uciekł. Dobra, jesteśmy w plecy z tematem i w plecy z ziomkiem. Mam nadzieję, że weźmy konwój, może go odbijemy, może coś gangsterzy nam pomogą. Właśnie. Małpa się napierdala z nimi, mogą mu wysoki wyrok przybić. No. Widzisz, dealerka, to jest ciężki sport. Chihuahua już się przekonał, stary. Pierwszy dzień w pracy chłopie już psy go zgwijają, nie? Tak. Już jest kurwa na pewno. Nie miałem odjebać, te psy tak stały i nam zawracały dupę. Nie, ja myślę, że to wszystko ujdzie płazem, nie? A oni kurwa na tym, po cichaczu, po posiłki zadzwonili. No. Co za kurwa jebana. Od razu go rozkminiłem, teraz będę pamiętał, teraz go odjebie. Zaraz będziemy zemstę robić, zaraz zemsta będzie robiona. Jak nie odbijemy małpy, to rozpierdalamy jednego psiarza. Okej. Chyba, że porywałem psiarza i wymieniamy za małpę. Ciężko będzie porwać psiarza. Lepiej odjebać, żeby wiedzieli, że robią od razu błęd. Nie dawać szansy. Niby dobra, tak. Baza, jeszcze kilometr. Kurwa, blisko było, naprawdę. Powiem ci tak, stary. Jak mnie już skuli, bo ja myślę, że jeszcze wbiegnę do ich radiowozu, bo widziałem, że nie zamknęli. I chciałem ich ugadać, ale jak już mnie chłop skuł, to już po... Ty wbiegłeś do środka, to myślę, nie, to jest po ptokach. Ale patrzę, oni wbiegają za ciebie, nie? No to spierdalam. Musisz ponieść tutaj lewor. Okej. Okay. Muszę się przebrać, będą kojarzyć moje kimono. Muszę się przebrać tak, żebym się nie odróżniał. W sensie, żebym się kurwa odróżniał. To się przebrał. Idealnie. Bez tej czapki. Okej. Okay. Masz jakiś brudny hajs, tylko przykitraj. Trzeba wkalkulować, że mogą nas złapać. O, tu się pierze kolejna porcja gotówki. Jebany falafel. Mam się siąbagniaka jeszcze. Mamy? Tu wrzucę. Znaczy nie, ja nie mówię, ma, że... To wrzucaj, trzeba uzupełniać zapasy. Kokainy 14. Koksu możesz nawet wziąć. Weź, albo daj mi 7. Czekaj. Szybciej poszło. Szybciej pogonimy. Meta jakaś w środku? Dobra. Wszystko pogonimy. Ja nie mam nic przy sobie teraz. No to wyciągnij, będziemy dealować dalej. A dobra, rzeczywiście schowamy, pokminimy z tym psem. No. Tylko spływam. Masz amunicję czy nie? Mam. Masz, dostałeś. Trochę wystarczy, no żeby mam tylko 9, odjebać, no to żeby go odjebać i spierdolić. Wystarczy. No, co tu jeszcze schować mogę? Dobra, mam wszystko skitrane. Dobra, zaraz przyjdzie Chihuahua, ich przykitra swój temat i jedziemy. Ja też nie mam dużo, ja mam 19 amunicji. Sorry, 30. Więc mogę się podzielić jeszcze jak coś. Ej, nie masz szlugów, steryt? Czekaj. Co jest, kurwa? Mam. Helikopter lata. O kurwa, żebym straszył ci łała. Spokojnie, odstawię sobie. Co jest, małpa? Szpital, jadę na szpital, psy mnie mają. Kurwa, no wiem, co robimy? Nie wiem. Może im tu spierdolę. Ilu ich jest? W chuj, słuchaj, może opcja z siadaniem, że ktoś podjedzie pod ciebie. Cztery radiowozy, tylko, no dobra, no dawajcie. Musimy mieć otwarte drzwi, podjedzie Chihuahua, bo on jest najmniej reprezentatywny z wszystkich. O, uchylimy ci drzwi. Myślałem jeszcze, żebyś konwój brał, ale jak jesteś spory i są napaleni, widzę, że są napaleni. Stary, mogą ci przybić tylko handel tak naprawdę, ale powiedz, że wiesz co zrobimy? Weź to inaczej, że ty to kupiłeś pod klubem. No wiem, dobra, kończę, bo idę na operację. No, powodzenia, kupiłeś to pod klubem, pamiętaj, hej. Kurwa, co trzeba podjechać pod szpital, może spróbować coś zrobić. Kurczę, będzie ciężko. I podobno w chuj. Chihuahua, przykitry cały temat na dole. Dobra. I przebierz się z tych łachów. Wujek, masz te szlugi? Babciła, jaki ile biznes z Felipe na 500 paksów jarania 10 zł. O, w końcu człowiek zajara. Bo z 5 godzin nie jarałem. Dzięki za pytaka. No, dobiliśmy targu. Na razie za gotówkę. Na off-streamie to robiłem. Też steryd jarasz? A kurwa, dzisiaj chyba sobie pozwolę.
Ciężki dzień się szykuje, trzeba jeszcze z tą metą polatać. Mówię ci, sami jest tak, że trzeba jednak to miejsce zmieniać. Ale byśmy wtopieni w tłum, stary. Myślałem, że nas posądzą jako cały ogół, że tam sobie imprezujemy. A ci kurwa wybiórczo cię pod ścianę, kurwa ty. Powiem ci, że wiesz co? Tam w chuj osób chodziło, lokalni i zamiast ich też czepać, to tylko nas, bo oni wiedzieli, wiesz. Motocykle, dlatego mówię zawsze, motocykle. Cztery motocykle, każdy zmienia pozycję szybko. Podjazd klient. Podjazd klient, gadka, kurwa, i spierdalanie. Kręcą się już psy. Znowu mi jeździ ten jebany dealer tutaj, handlarz. No nie, na niego trzeba zapalować, panowie. Gasić te kiepy. Jeździ? A opadał mi GPS-a. Może uciekł. Może uciekł. Jedziemy. Dobra, ja do bagażnika, pakujcie się. Dobra. Kieruj tutaj. Prowadź. Ty kieruj. Kurwa. Dobra, chuj. W tym aucie nie można umieścić się w bagażniku. Kurwa, dobra, biorę coś innego. Dobra, no. Dawajcie, bo to cztery miejsca są. Szybko. Na spokojnie. 3 kilometry stąd jest. O co chodzi? Może uciekł. Dawaj, pakuj się. Mi pomógł jakiś chłop. Bo kurwa, ja daleko. Odszedłem i się schowałem w śmietniku, kurwa. A mi tu świece wymieniali w nim. I karetką można go wywieźć. Właśnie. Dobra, spokojnie. Mało amunicji, ale jak dobrze będziemy celować, może nam się go uda odbić. Bo trzeba zdecydowanym być. Wychodzisz, mówisz, ty kurwo policyjna i od razu strzelasz, żeby w samochodzie ich ubić. I żeby dobra. Doszło do kontaktu oczywiście. Okej. Chyba jestem w głównym szpitalu Eclipse. Tak. GPS wskazuje tam to miejsce. Wjeżdżamy do szpitala? Chyba na to wychodzi. Zobaczymy, obserwujemy. Wow! Dwóch jest psów pod salą. Dobra, sprawdzimy, kto jest pod szpitalem, spokojnie. Nie, co ty gadasz? Serio mówię, bo kurwa, kiedyś miałem za to przypał. Chłopie, wyjebali ziomka nam, człowieku, jakieś jebane psy. Znaczy ja mogę na tym dać, ale wjeżdżamy, rozdupcamy ich, jak mamy mieć majory za to. No chuj, będziemy mieć, razem. Kurwa, ale ziomek przynajmniej wyskoczy. Ej, a może udajcie, że jestem zakładnikiem i kurwa zadzwońcie do nich, czy coś. Co ty pierdolisz, wjeżdżamy w nich, kurwa. No dobra, to chuj. Rozdupcamy szpital, pół szpitala rozjebamy, ty. Chyba, że będą przed szpitalem czekać. Kurwa, 2 radiowozy, ty. 3. Nie masz szans. 3 radiowozy, nie masz szans. Obstawili, kurwa. Kurwa, chodź na komendę i z dachu skoczymy na nich. To już jest przypałowe. Tam może być więcej strażników. 3 radiowozy, to jest ciężko. Ale wiem, jak możemy te radiowozy wywołać na jakąś akcję. Macie przy sobie jeszcze dragi? Może w klubie ktoś będzie na tyłach. Wiem, mordo, odjebie wyrok i wyskoczy. Trzymajcie się. O, żal mi małpi się robi. Jedziemy pod komendę. Macie maski? No. Ubierzcie maski. Co jest, gościu? Siemano. Siema. To jest ten, Wagus, nam pomoże. Ty może nam pomoże, no? Ty, Wagos! Słuchaj, a ty nie jesteś Wagos, a słuchaj, bo potrzebujemy pomocy, ziomka nam psy zawieniały, bo dealowaliśmy na mieście. Nie Mario, Gareth. To Gareth, no kurwa, Gareth, wariacie. Ziomka nam zawinęli małpę, kurwa. Co, wpierdalamy się do niej? No. Kurwa, 3 radiowozy są pod szpitalem, nie wiem, czy sobie poradzimy. Ale chyba w 3 radiowozach po 2 policjantów, czyli łącznie jest 6, 5 na 6 jeszcze są szanse. Ale myślę, że pod komendę zajechać i coś odpierdolić. Może tam jest jakiś jeden pies, porwać go albo najebać, zastraszyć.
chodź z nami, pomoże, potrzebuję pomocy, masz jakąś klamę? Ty klamy nie mam, ale zaraz zadzwonię do chłopaków, czekaj. Dobra, my jedziemy pod kobety, no. Dobra? Masz dobra, mój numer, dobra, w kontakcie, dzwoń. Myślę, co zrobić, jak to rozegrać, żeby jak najmniejszy rozlew krwi był, przynajmniej po naszej stronie. Może jakichś dwóch ludzi się ogarnie, dwóch za jednego, oni wezmą może to chyba. Napad nie, kup przypałowe. Trzeba przestać porwać, albo medyka. Medyka nie. Wiesz, potem ci pójdzie w pamięć, kurwa. Może pod komendą będzie ktoś. No, jak na złość pustka. Jest pies. Dejmijcie maski, tak jesteście poszukiwani. Że podejdzie. Pisze SMS-ki. Coś za komendzie robi? Chyba parzy kawę, kurwa, w termosie. Albo w czajniku, no, w czajniku. Poszedł walić konia, kurwa. Ty, dobra, ja się tam idę położyć, że niby coś mnie boli. A wy wezwijcie pomoc od niego. Dobra. Leż tutaj przed... Steryt. Steryt pobiegł. Dobra, ja biegnę po pomoc. Biegnę po tego policjanta. Dobra, dawaj gazu. Uważaj! Dzień dobry pani. Stern udaje tutaj rannego. Może na to wejdzie ten pies. On wie, kurwa. Aha, okej. Okay. Wie. Dobra, pakuj się do środka. Musimy zamienić steryda. Steryd! Powiedz, żeby kończył ten kurwa cyrk. No? O, lipa. On jest pokminiony, chyba dostanie informację, musimy się to zawijać. Mają nasze portrety, gościu. Ja byłem zamaskowany. Przez nami! Zatrzymamy się do kontroli, go porobimy. Tak. Nazywa się. Co on odpierdala? Cicho, jedziemy za nim. Dziwnie jeździ, patrz. No to tak, jak nie pies. Gdzie jedzie? Prawo? Tak, prawo. A szybszy wóz. Jedziemy na jakąś interwencję. To akurat. Zgubiłem go. Prosto, lewo, tu. Pod szpital chyba jedzie. Tak. Kurwa, czwarty radiowóz? Może mają informację. Chce nas spierdolić na minę. Możliwe. Ta motor? Kopić mi jego. Mam lepszy pomysł. Trzeba przepalić przewody plus tranzystor wtłoczny, a także turbiny lewoskrętną. Podpinasz kabel pod system ochrony tłumienia, a na końcu wplatasz tutaj przewody do komputera pokładowego, który jest odpowiedzialny za akcelerację. Wtłoczcie kierownicy, a tam już lewareczkiem do sprzeżarki. Chwila roboty i powinno być chyba co, cy? Jeszcze tu. Ale majster. Proste. Cały czas robiła o tych samych systemach. Od 94 nic się, kurwa, w tej technologii motoryzacyjnej nie zmieniło. Co jest, kurwa? Nie powiodło się. Ja pierdolę. To był mój ostatni ten. Cholera jasna. Co jest? Kurwa, zrozjebało się. Chyba zmienili technologię jednak. Dobra, jebać ten motor.
Siadaj. Dużo jest tak psiarskich. Ręce sobie podnieś jeszcze raz. Mają małpę! Widzę, ale za dużo psiarzy jest. Raz, dwa, trzy, cztery, ohoho! No tym BMW nawet nie spierdolimy, jeśli nas poznają. No. Co robimy, panowie? Nie wiem, kurwa. Trzeba będzie małpę o więzieniu odwiedzić. Jak wjedziemy tam, no to kurwa wylecimy samolotem. Ale przynajmniej wszyscy. No w sumie racja, jak tam wjedziemy, to wylecimy. Może za dużo ich jest, nawet wiesz, jakby tam było ich dwóch, trzech, to by od razu byśmy wylatywali, a sześciu? Nie, ty. No przyjdziemy tam jeszcze raz i jedźmy pod komendę. Ja bym rozjebał, kurwy jebane. Jestem strzelcem wyborowym. Pa, celuję, widzisz? To małpy celuje, tak. Małpa ich chyba wyzywa. Skuty jest i pan. Ale patrz, cztery radiowozy, nie? To chłopy, to cztery czołgi by nam były potrzebne. A cholera, jebane psy. Chyba, że wybijemy się na cele, kurwa. Tak jak ja ciebie odbiłem. Nie wejdziesz teraz na cele, to był, wiesz, to był akurat fart, wiesz? To był fart. Kumarz, o co chodzi? No. Było mało na służbie i tak dalej. Podjedź powoli, może wsiądzie do nas. Stary nas jest czterech tutaj. No. Rozkminią nas. Shit. Nie no, nie mamy co zrobić, za dużo. A, chłopot motora, chłopot motora. Pa, co on robi? Co tu robi? Co tu się kręcisz? Cześć, gościu! Co jest? Co tu się kręcisz, wariacie, he? No, wracam ze szpitala. Ze szpitala? Co się stało? A, takie halo? Jak sytuacja? Co jest? Jak sytuacja? Sytuacja jest taka, że anulujemy to wszystko, wariacie. Bo jest za dużo oddziały. Kurwa, a dalej jest szpitalu? Jesteśmy koło klubu, sterne jeba jakiegoś chłopa. Przepraszam. Na razie odwołujemy akcję, będę się dzwonił jak coś. Dobra. W kontakcie mordził, dzięki za pomoc. Co się stało z nim? Kurwa, chłop ze szpitala wyszedł, tego najebałeś. Niechcący. Wszystko okej, mordził? Wezwę MS. Sorry, byku. O kurwa. Oj, sorry. No dobra. Z tyle tak bywa. Taksiarz, halo, taksi. Taksi, stój, no. Wariacie, potrzebuję pomocy. O, Adrian, słuchaj, potrącili chłopa, zawiesz go na szpital? Nie będzie chłopaczyna tak na Mars na chodniku. Dobra. Tutaj my, chodź, tutaj. Jedziemy. Stary, musisz trzymać wodzę, wiesz, znaczy tą rękę na wodzy, o, tak można powiedzieć. Właśnie. Tu ci taksówkarz pomoże. Możesz mu wyku, o. A, masz te kajdanki? No właśnie, ja nie mam ich. A kto ma te kajdanki? To ja oddałem je. Też nie mam, odstawiłem na bazie. Po chuj zostawiasz kajdanki na bazie? Ja nie mam w ogóle. Cholera. O, byku. O, siema. Podniesiecie siema. Chłopa stąd do szpitala? Podniesiesz go? Tak. Bo tam są psy, a jesteś poszukiwany, jest przypał. No to właśnie jednego chyba waszego zebrać. Ja, ale nie da rady go odbić, za dużo ich jest. Co jest, wyjazd? O, jest karetka, dobra. Jest karetka. Jest, dobra. O, pani doktor. Dwie pani doktor, wow. Siemano, Marenka. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. Sia. Potrzeba pomóc tu koledze. Dostał sprężarką udarową w czoło. Żądna gangsterka, pozdrawiam Cinka, twojego największego fana, 5 zł. Dziękuję serdecznie, wariacie. Co to dziewczyny poza leczeniem ludzi i dbaniem o zdrowie? Może jakaś kawa po służbie? Jakieś gofry? Nie, dziękujemy. Okej. To się gapi, co stary jest. No fajnie, ma dupę. Nie bać to. No. Albo nie. Tak. No i co, lipa? Kurwa, ale może być przypobą, przybiją za nas wszystkich. Nie, bo on powie, że kupił po prostu tam na imprezie. Aha. Nie udowodnił mu nic, co ty, kurwa. Bez dowodów to mogą mu jebać gały. Psy za nami, spierdalamy stąd. Załegieć.
Nie, normalnie. Bo zatrzymaliście go coś. Nie mogli słyszeć przez te. Dobra, kurwa, ale zatrzymali tamtego, nie pierdol już co mogli, a co nie mogli. Pomagam naszemu? Nie, bo nic, bo sprawdzali mu pewnie ten. Czujność, no wiem, ABS chyba. To nie były psy, to jakiś chłop porwał radiowóz chyba, ty. Kupimy jeszcze jedną broń, potrzebujemy więcej amunicji. Ale na razie na bazę, sorry, że ci zaznaczyłem. O, co jest? O, steryda chyba rozbolała głowa. O kurwa, dobra, ja poprowadzę. Dobra. Ale w takim troszkę nieciekawym miejscu się głowa rozbolała. Pakuj się na tyły. Oj, sorry, sorry. Okej, jedziemy na bazę, a potem pod sklep z bronią kupimy jeszcze jedną porcję amunicji. Sprzedadzą? Tak, tak, bo jest jeszcze jeden ziomeczek. Aha. Trzeba aha, się zbroić, dobra. Póki można. Okay. Co dobę trzeba kupować kilka broni. Mhm. Mogliśmy stamtąd odjeżdżać, pizdu. No, zasiedzieliśmy się na tej imprezie, kurwa. A psy nas chyba obserwowały wcześniej już. Kurwa, jebane. Już z tym helikopterem się źle zapowiadało. Dobra, trzeba mieć 40 koła i jechać po tą klamę. Ten jeden, kurwa, chyba wzywał właśnie wsparcie. No, ale wiesz, czasem spotykasz psa, to ci przymknie oko. Jak jesteś takim jednym malutkim dealerkiem, to nie szkodzisz miastu. Gangsterów niech ścigają, kurwa, to tym dealują tak na grubszą skalę, kurwa. Ale moim zdaniem to steryt tam niepotrzebnie świrował do typiarki. O! O! George? Eddie chyba. Nie, to nie jest Eddie. Kto to kurwa jest? Co to? Ja z twarzy nie poznaję. Halo! Siemano. A, to jest czerwona koszula. Cześć. Myślę, że to Eddie albo George. Jestem czerwony. Ja jestem Bill. Dobra, lecimy na wymianę. Dawaj czerwony. Masz jakąś klamkę w ogóle? Nie mam. Kurwa, trzeba zakupić. Idziemy teraz po klamę. Ja potem dam ci pukawę. Dobra. Małpy nie ma zawinięty, trzeba go odwiedzić w pierdlu. Rakietę mu trzeba zrobić. Jest też dużo gotówki do przeprania i amfę do robienia. Jest kilka zadań dla ciebie. Steryt chyba nie głowa go rozbolała, on wyleciał przez okno nam. O kurwa. Bo jest kurwa na wyspie, jest abonament, tylko nie odbiera. To weź przejdzie, bo gdzie to było? Może. Pamiętasz, komendy. Że to było? Dobra. Dosłownie przed komendą to było. Może on tam gdzieś leży, kurwa, ty. Ja pierdolę. Bierz moją betę, zobaczymy, może ta jest otwarta. A niestety, nie udało się. Znowu te przeklęte dzieciaki. Pod komendę. Zobaczenia miłego dnia.
Jakie oczy zrobił. Dobra, jedź. O, jest, o, jest. Tam! Jest. Garnij go. Jedź, jedź do przodu, jedź. Siema, steryt. No? Co jest z tobą? Sterwicz, sterwicz łebie. Głowa mi rozbolała. Kumam. Wysiadaj, przysiadka, rekin. Rekin? Nie, nie mówię do ciebie. Czerwona koszula. A ty co? Ej, 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 wow, Boże. Gościu, zabłodziłeś? To jest dzielnica Esperanto. Dobra, dobra, sorry, już stąd idę. Chcesz kupić bagniaka może? A za ile masz bagniaczka? Po 1200 dolarów. Wiesz co, mogę jakiś kontakt do ciebie? Trzymaj wizytówkę, jak ktoś to pisz. Dobra, dzięki ci, Marko. Pakuj się, czerwony. Jedziemy po pukawę, po jakąś broń. Dobra. Czerwonemu damy pukawkę i będziemy latać w czterech, już mamy cztery uzbrojone jednostki, można już atakować. Co jest, małpa? Siemanko, no komisarz Alek jest nieugięty, kurwa, 45 miesięcy dostaje, ale będę tam, będę pracował i po 25 wyskoczę, podjedziecie po mnie? Jasne, że tak, oczywiście dobra, podjedziemy, dobra. Trzymaj się, rakieta poleci, no, przygotujemy pozdro, coś dobrego. Pozdro. Trzymaj się, wariacie. Wziął na klatę wyrok, wariacino. O kurwa. No, 40 miesięcy dostał, ale 25 wyjdzie, jak będzie pracował. Dobra, ogarnę tą klamę. Poleciał! Siema, mordziu. No faktycznie, źle majster się ma, papciu, pozdrówczarka, wariata ma dzisiaj urodziny, jest na 100 latarek, wariacie. 7 złotych. Dzięki za siódemę. Coś chciałeś jeszcze? Nie, tylko klamę chcemy. Dobra. Full amunicji. Znaczy to i tak jest, kurde, tego nie zabiera. Wiem, 60 będzie, zawsze coś. Ty ile tam już uzbierałeś? Tobie dam pukawy. I musisz zacząć zbierać mety, stary. I prać kasę, bo opierdalałeś się tydzień na Majorce. Kurtka, no ty? Da, na Majorce tydzień się bawił, kurwa, i nic nie robił. Nie tydzień, tylko siema. Za co? Wcześniejszy bilet dostałem. Bo tak no dobra, nieistotne, wariacie, nieistotne. Masz to? O co się czerwona kurtka, kurwa? Masz do roboty iść, a nie, kurwa, z nami się tu bujać. Możeś by labował se na imprezie. Halo, halo, jak was nie było na wyspie, to robiłem wszystko. Dobra, dzięki, wariacie. Ej, Paku, oddać trochę amunicji? Ja mam amunicję, spokojnie, dam ci teraz. Dobra. Ile masz amunicji, stary? Chodź tu. 9. Daj już. Jak chcecie, to mam... Odsuń się, kurwa, po co nie ważą, ja pierdolę. Niech wago z midagma. Ale to na chacie mam, tam... Daję na powo. Dobra, masz 20, koło 30 łącznie, wystarczy. Dobra, spierdalamy, bo klamkę dla czerwonego. Dzięki, będę się jeszcze kontaktował, wariacie. Jest. Zdrówka, do zobaczyska. Dzięki, wagos. Jakbyś czegoś potrzebował, to dzwoń. Tak, nie wiem, czy słyszałeś na bagniaku, na szpital na bagniaku. Kurwa, bagniak na szpitalu pod Szykowa chodzi. No dobrze, niech sprzedają, oni biorą mi tak ode mnie, elegancko. Niech podnoszą cenę, potem będziemy my, wiesz, z tego korzystać. Dobra, idziemy na bazę. Neister, o co tutaj chodzi? 3.8 osób, a tylko 2.3 kalikę, słabo dupa, a nie widzowie, 5 złotych. Dzięki, wariacie. Steryt. Ile? Weź opowiedz jakiś żart. 3.8? No, może niektórzy tak po tajniaku oglądają. Z bronami na plecach, on do niej orzesz, kurwa. Też miło z ich strony, fajnie. Że orze pole, wiesz o co chodzi. Oram pole na trakturę, hep, siup, siabana. Jest pół do pierwszej tyle osób, ja cię kręcę. Ej, czerwona kurtka, myl cię zagadkę. Znowu ta sama zagadka? Nie, do świeżaka mam zagadkę. Jakiego świeżaka? Kurwa. A, do świeżaka tego wyjebało. Ciłały nie ma, ciła było wyjebało chyba znowu. Nie, ja jestem. A, to kogo? Wyskoczył steryt. Steryt znowu wyskoczył. Wow! Nobulus, pozdrawiam Ameryka Wójciaka, ja. Daniela Płaczka, 6 zł. Pozdrawiam, wariacie, dzięki za szósteczkę. No stery będzie dzwonił, zadzwonię do niego. Tak, ja badam ten wyłączony, pewnie głowa go rozbolała. Za chwilę będzie. Lemeniadowy Lu wrócił do Balasów i mówi, że będzie rządził na patelni, więc robimy za chwilę tam wjazd. Liczymy go? Co, ty telefon masz w więzieniu? Ale go zepnąłem, ty! Co? Dobrze.
Ile masz? 40 miechów dostałeś? Dawaj czerwona kurtka, za mną. Muszę cię jeszcze zatrudnić. Czy zatrudniony jesteś już? Dobra. Jestem. 21 pap jest 37 do roboty na 6, a ja oglądam typa, co udaje prawdziwe życie w grze XD 5 złotych. Dzień jak co dzień, papież. Dzień jak co dzień. Dobra, chodź, dostaniesz klamę. Tylko żebyś, kurwa, z niej mądrze korzystał. To jest jak gruszka czarodzieja. Jesteś, kurwa, teraz czarodziejem. Masz super moc. A najważniejsze właśnie, żeby tą super moc jak najrzadziej wykorzystywać, rozumiesz? To czyni cię super bohaterem. Na pewno lepiej wykorzystam niż stary. Bo on to tylko kłopoty przynosi. Dobra, to jest cyk, robi się tak. Wyciągnij broń. Chodź tu. Kurwa, amunicji zero, czekaj. Ty, ale no przed majorku pracowałem normalnie, przybrałem te 100 koła. Klientów ci namotałem nowych. Tylko ten mechanik mnie wkurwia, on w chuja wali. Masz 20 amunicji, pukawkę MK2. Dobra. Wszyscy mają broń, zajebiście. Zapraszam na górę. Pamiętaj czerwony i pamiętaj też ci łała, jak nie ma nas na wyspie, nic się nie dzieje, to do roboty, kurwa, pracować, mielić tą metę, bagniakować. Jak was nie było, to trochę pogoniłem. Ja wiem, ale przypominam, lepszy jest bad niż, kurwa, nie wiesz, nie robiąc człowiek. Przybrałem te 100 koła. Aha. Mi nie musisz mówić, no ja ci 200 bagniaka załatwiłem. Trzeba poczekać jeszcze na ten, ja wam nie mówię, że nic nie robicie, po prostu was motywuję, jestem takim trenerem. Jeszcze zostawiłem tam 37 bagniaka. Pamiętajcie, że w Lidze Gangsterów musimy być pierwsi, niedługo startuje oficjalna Liga Gangsterów Los Santos. Najlepsze ekipy, najlepsi gangsterzy, będą różne dyscypliny, dealowanie, rozpierdalanie banków. Musi być najlepsze wszystkim. Trafne spostrzeżenie 5 zł. Ty ile tam już uzbierałeś na ten swój dług? Kurwa, nic nie, bo wyjebane w ten dług. Totalnie. Inwestuję w firmę, a nie jakiś dług tam wyjebany w to. Właśnie za chwilę będę musiał motor odholować. Dobra, ktoś nie skołuje furę, albo niech ktoś prowadzi na holownika. Ja mogę prowadzić. Obserwuję cię od dawna, Filip. Jesteś mega pozytywną mordką. Kepitup 5 zł. Dziękuję, wariaciku. Piąteczkę dla ciebie. Oznaczy ci? No, za. Holownik Gabriel. Chyba do 18 ma czynne, więc zdążymy. To jest koło Davis. Znaczy, Davis teraz jedziemy i to będzie przecznica na Royal Airlines Boulevard. Oznaczone na GPS-ie masz. Odholowujemy moją furę, tak? No, znaczy nie, ja chcę odholować mój motocykl. Aha, motocykl. A ma jaką ty masz furę? A, Merola? Merola, no. Dobra, rzeczywiście, odkolejmy Merola, jasne, że tak. Tym motocyklem zajmę się później. Ja motocykl mam jeden, ale to słaby. Mam tego crossa, tego zwykłego. Dobra, to będzie na lewo tutaj. Tylko, kurwa, macie na odholowanie? Mam kasę. Ile potrzebujesz, 5 koła? Aha. Proszę. Zagadaj do niego. Może to niech spuści cenę, co? Ale dalej nie ma steryda. Trzeba niedługo odebrać małpę, co? Ty, on mówi, że nie ma, kurwa. Co, kurwa, nie ma? Że nie ma mojego Merola na mieście. Zawinęli mi go. A 5 koła wziął? Nie. Może dawaj te 5 koła. Na złom wjebali go. No na złom, to co znaczy na złom? To tego może odzyskać go. Tak mi się wydaje. No, on zanim pójdzie. Zanim na policyjny poleciał. Na policji, tak. To nie ma opcji go odzyskać. Zanim pójdzie na złom, to jest na policyjnym parkingu. Neistro, widzisz już 2.0. Mam lepszy wóz na dzisiaj, chodź. Dawać mordy do 3K5 zł. Dziękuję bardzo. Dobrze by było, jakbym zgłosił kradzież. Nie, jak kradzież, to ty pierdolisz, ty. No, potem cię zobaczą twój rychło, bo on ma te GoPro w mundurze, stary, to widzą, co się dzieje, dlatego ja tak fryzurę zmieniłem. Trzeba to czas się kamuflować, chłopie. To jest dżungla! Co ty myślisz, kurwa, będziesz chodził dealowo dragami i nic ci nie będzie? Złapiesz, kurwa, pierwszy wyrok, to zobaczysz, jak będziesz kozak. Na parking, kurwa, tu na lewo! Jakaś okay, dupa stoi, ty, dwie dupy tańczą. Ouu! Dawaj, rusz dupę, kurwa, ryż szybciej. Dawaj tak. Jak masz złama, to... Już się za nim rozpędzi. O, cześć dziewczyny! O nie! Cześć!
Co nie, co? Bo starszy gościu to nie? Ze mną do rana jesteś taka pijana, to nie fata morgana. A ja taki pijany, a kolejny polany, a kolejny raj. Jesteś taka pijana i tańczy. Taka pijana, będziesz ostro jebana, na tyle mego fana. A mole, na tyle mego fana. Tak jebana, tak jebana. Dobra, spadamy panowie, jest interes do zrobienia. Co, mam brać BMW? Nie, nie, bierzemy, z BMW zaraz schowam. To schowaj, razie, dziewczyny. O nie! To jest kitram, tylko betę. No dobra. Żeby ona była non-stop mokra, mokra, żeby ona była non-stop mokra, mokra, non-stop mokra, żeby ona była non-stop mokra, żeby ona była non-stop mokra. Jebane szczypa, jeba, szczypa. Dobre, dobre szmule. Pozdrów, dobre wariatki. Ale to na droższe samochody trzeba. Zabawia mnie traponem Karolinę. Gdybym tylko złotych miał Merola. Weźcie to jebane radio, wyłączcie. Oczy. Jakbym miał Merola, to by się pchały na wałek. Same by siadały. No. Szmaty jebane. Ale już chuj. Okej, okay, wow! Kiedyś miałem inne kolorystyczne tutaj walory w tym wozie. No ale niestety potem mi go tam przemalowali, były takie niedźwiękowe akcje, no i poszedł w rydze. No. Trzeba poczekać na steryda i robimy jakiś drive-by. Czek, gdzie jesteś? Steryd? Koło którego szpitala? Koło parkingu głównego jest w szpitalu. To będziesz prowadził, dawaj ten kurtka. Możesz prowadzić? Masz dobre oczy? Dobra, to jak ja nie wiem gdzie, wyślij GPS-a szybko. Dobra, musisz być bardziej zorientowany w terenie, kurtka. I pytam się, czy możesz prowadzić, czy masz dobre oczki. Czekaj, główny to gdzieś tu jest, nie? Czerwony, za tobą. No, no. Ty po lewej czy tam wprost? Tutaj na wprost. Ale u góry chyba. O, tu jest steryt. Po lewo. Jest tam, z jakiegoś chłopa za ciebie, dawaj. Steryt! Tutaj! Tu jest. Dawaj, siadaj. Z kim tam gadałeś? Kto to taki golfa ma? Podjechali pode mnie i się pytać, czy mi podwieźć. Okej. Masz kamę steryt? No. Dobra, idziemy się pokręcić po mieście. Na początku zobaczymy miejscówkę z jaraniem. Okej, that's right. Masz kurtkę oznaczony. Na cirku. Staraj się już pół kilometra wcześniej wyłączyć światła. Dobra. Zajechać tak na spokojnie jak lokals od tyłu. Wysiadamy na pagórku i schodzimy powoli, lokalsowo, żeby nie rzucać się w oczy. Ktoś jest, od razu walę na pizdę, wyjeżdżamy, nie? Chyba, że to jakiś kolega, no że to wtedy nie. Trzeba zobaczyć z daleka i będzie git. Lornetki macie? Ja... Czy tu jest? Mam lornetkę. Ty masz chyba, no. Ja mam lornetkę, mogę obserwować wszystko z dala. Kurwa, steryt się nie mieści, otwarte drzwi są. Kurwa mać, no to trudno, no. Stery. Ja pierdolę. Stary, teraz jebany. Barach. Fakery ludziom pokazuje, ty. No? Co się będę, kurwa? Kurwa, nie jest. Tu z nami jedzie. Policja, dzwoni, bo policja z nami. No, na spokojnie. Jedź normalnie. Zatrzymaj się na świetle. Kurwa, weszą. Na spokojnie jedź. Ciutko, gadamy. Śledzą nas chyba, więc spokojnie. No spokojnie, jedź normalnie. No jaki jest powód zatrzymania, jak nie przekroczyłem? Cicho, spokojnie. Dobry. Proszę, zjechaj na pomocę. Jasne. Panowie, no o co chodzi? Nie, policja. Tu za rogiem zjedź, no.
Zatrzymaj się, zatrzymaj się, jedziemy z nimi. Nie wysiądą na zapier... Leciałem. Dobrze, panowie, spierdalamy. Najebałem dwóch najebałem. Tak, świetnie. Podjeżdżamy tam. O kurwa, sorry, ten samochód, przepraszam. Ruchy. Dawaj. Rozjebani są? Strzelają do nas. Jedź w lewo. Nisko głowy. Rozkurwiamy ich, czekaj, wypuść mnie, jak rozjebie. Dawaj, rozjebie. Stój. Stój, kurwa. Kurwa. No mówię, stój, debilu, jebana dziwko. Opluta. Ustawmy się, oni za nami nas straszują. Schowajcie się, ja się chowam w samochodzie. Oni tu przysiadą, spokojnie. Da. Weź furgonetkę. Kurwa mać, dostałem. Są te posiłki, spadamy stąd. Posiłki są, spadamy stąd. Na bazę. Ale te policjanci, ci policjanci źle odgrywają, bo ja do nich strzelam, a oni robią tak, wiedziałem. Tak mówi to bez, wiesz, takiego... Ja nie mówię, że to jest, kurwa, ma być, wiesz, DiCaprio, kurwa, odgrywać, ma jakiś jebany aktor. Ale wiesz, zamiast odegrać, o kurwa, strzelają do nas, to wiedziałem. Taki, wiesz, jakby pił kawę i przewracał strony w gazecie, nie? No, wiedziałem. Mógł się bardziej wczuć, bo wtedy to robi lepszy klimacik, wiesz, o co chodzi. My za tobą jesteśmy. Wiem. Dobra, kurwa, źle się czuję, muszę podjechać do szpitala. Chyba dziś oberwałem. Okej. Siadaj. Nie wiem, czy nie powinniśmy zostawić tej fury. Nawet jestem przekonany, zostawiam tutaj, ta. Ja ją zamknę, może tu jest garaż otwarty. Zamknięty, dobra, zostawiam ją tutaj, ja ją zamknę. To nawet psy nie były. Jak to nie były psy? Podobno to przyjechały, nie. Przyjechał potem radiowóz. To była jakiś... Spadino. Jak jeździ radiowozem, ty? Podobno to jakiś Spadino był. No, bo ja go poznałem po twarzy. No to jak to może jeździć radiowozem nas strzelać, ty? Może ukradł. Bez sensu, to co on odpierdala? A może to nie było rzeczywiście, chuj nie. Bo po głosie całkiem inaczej brzmiał, ale po twarzy bardzo podobny. Trzeba znaleźć furę czteroosobową, ale to furgonetką już nie możemy się poruszać. Kurwa. Cały czas nam siedzą na ogonie, kurwa. Dobra, spadajmy stąd, dawaj siła. Widzisz, to jest właśnie nasz biznes. Tak właśnie nasze życie wygląda, codziennie. Codziennie, dealowanie, spierdalanie przed psami, wyroki. Ale rozjebaliśmy ich ładnie. Czteroosobówkę jedziemy pod więzienie, bo za chwilę małpa wychodzi chyba na warunkowym. I potrzebuję potem szpitala, bo czuję się koszmarnie. Trudno, Logan, jak w tym jestem już, no to jestem. No wiem, tylko z tego emerytury nie ma, więc trzeba się nachapać teraz. I no i też zdrowotnej opieki też nie ma, wszystko na swój koszt. Dwójka. Czteroosobówka? Nie, no cztero... Nie, dwójka, okej, jedź. Nie celuj nigdy. Dobra, bo oni wtedy spokojnie. Odpierdalaj. Czwórka? Ta. Dobra, pod więzienie. I ty, czerwona kurtka, musisz być bardziej czujny, jak mówimy stój, to stój. Ale ja stanąłem. Ale... Ale chciałem schować busa, żeby ten... To nie właśnie, to widzisz, busa. Ale chciałem, to musisz stawać, bo to jest wysiadka i strzelanina, na więzienie. Kurwa. Na więzienie idziemy. Zaznacz mi więzienie. Do tyłu, jedź górę. Do góry jedź po prostu. Nie no, ty czerwona kurtka jest nieogarnięty, kurwa, musisz być czujny, bo odpalasz GPS-a, kurwa, i ten, zaznacz na więzienie. Myśl, czerwona kurtka, myśl. Jedź cały czas do góry, stery zaznacz. Presja, kurwa, pressing życiowy, kurwa, to nie są kurki z kremem, chłopie. Psy na ogonie, kurwa, strzelają na cały czas, a trzeba pogonić jeszcze metę, kurwa. A rychły Maciek, kurwa, jeszcze chce nas sos. 400 tysięcy trzeba mu oddać, kurwa, za ochronę mienia. Ja pierdolę.
Co z naszym więzieniem? No i nas! Bagniak na mechaniku. No jeszcze, ale ostatki, wiesz, będą sprzedawać ostatki? Skończy im się, wiesz... Skończy im się źródełko i będziemy puszczać. W eter, po wyższej cenie. Teraz po 2,5 może dojdziemy cenę. Skoro na szpitalu już dochodzi do trójki. Wyprzedaj go, nice. Aj, dobrze, dobrze. Mocno klej się do prawej, mocno, bo cię wyrzuci, kurwa. Trzeba jakieś fury sportowe ogarnąć. No. Trzeba zainwestować w 4 takie same zajebiste wozy i motocykle. No ale ten świeży, ale potem ten Mercedes gdzieś, kurwa, wisi. Na policyjnym parkingu właśnie jest. Przecież... A, Merol jest na policyjnym. Są problemy właśnie z motoryzacyjnymi rzeczami. On jest kuloodporny? Mercedes? No? Nie, co ty? Cerebro jest taki kuloodporny. No? To no. Można zainwestować w ten wzmacniany pancerz chyba, na drzwi. Chyba tak. Z tego, co coś słyszałem. Nam się porobiło. Jeszcze 1,5 kilometra. Wow! Wow, blisko było. Nice, czerwona kurtka. Mówię, że dobrze jest. Dobrze wyminąłeś. Nie kłamałeś. Wow, wow! Nice! Ty poczekajmy, bo tu te marszale przyjeżdżają i mogą nas zgarnąć. Tak? No. Serio tutaj jeżdżą? Pojedź tam dalej, zgaś światła i zatrzymajmy się po prostu. No nie przesadzaj tak z tą odległością, kurwa. Tutaj, przy tym baniaku może. Ja pierdolę, gdzieś ty stanął, w jakichś krzokach zajebanych. Tu wszystko widać. Przecież tu z podwieżyczką strażniczą, wiesz, na parkingu stanie, ja pierdolę, co chłop, ty nie ogarniasz w chuj. Tutaj, no. Normalnie stoimy, kiepasy zajaram i chuj, nie spinaj dupy. Mam jeszcze jakieś szlugi? Ma ktoś szlugi? No nie. Ja nie mam, ale... Ja mam chyba, mam. Masz? O, widzisz, do czego się przydałeś, dobrze. Muszę zajarać kamela jakiegoś, dzięki. Kurwa, ja w kieszeni mam tequila, chcesz steryt? Nie, pij alkoholu, gościu. No ta, bo ty ćwiczący. Faktycznie. To może regula chcesz? No? Powinien się szybciej biega. To masz. Zmienna jest. Przyda się na jakieś ucieczki przed policją. No ja mam w razie czego. Chcecie po Red Bullu, panowie? Dajcie, daj im, bo... Ja mam, podaj puszeczkę. Po nim takiego speeda macie, że ja pierdolę. Może ja za brzuch obiec. To jest ten z Kolumbii, on ma 350 mg kofeiny. Zwierzęta? Konie. Co? Konie? A zwierzęta, konie, tak? No. Ale na przykład byś wolał psa mieć, czy konia? Co ty, kurwa, pierdolisz ster w czasu, to ja nie obudzę. No bo... Konie są niby spoko, ja ale mam to... konia. Masz konia, serio? Dobra. Ogiera. Wow! No. A nie, on nie gryzie? Za ile mu po dochodzi? Wiesz coś? Za niedługo. Okej, okay, super. Za 246 sekund. Już podpisuję papiery zwolnienia. Nie, żartuję, tak ja z tu powiedziałem, kurczę, liczbę głupią. Nie no, ja bym chyba wolał psa niż konia. Bo z koniem to jest więcej roboty. Może ogarniemy te 4 motocykle, na 4 motocykle będziemy dealować. Szybciej pójdzie naprawdę, bezpieczniej. Bo się rozproszymy i na jednego tylko się rzucą. Spotkamy się w jednym punkcie i rozpierdolimy, a w jednej furze jesteśmy, nie jesteśmy mobilni, panowie.
Przejadamy się na motory. Każdy jedzie ogarnąć sobie motocykl. Czy kradziony, czy nie, jeździmy na motory w ekipie. Tylko pierwszy lekarz, a potem holownik. Dobra. Steryt. No? Umiesz śpiewać? No właśnie, ci miałem zagadkę zadać. A, to mów. No, wyobraź sobie, że masz dziewczynę, nie? No. I włożyłeś jej palec do dupy. To no. Ty masz palec w dupie, czy ona ma palec w dupie? Ja mam palec w gównie. No nie, ale ty czy... No, odpowiedź na pytanie. No ja mam. Ona nie ma? Też ma. Też ma? Ono też ma w sumie. No? Racja. Kurwa, jestem głupi. Nie no, po prostu to ty masz i ona tak jakby, tylko zależy jak to interpretujesz. Ono też racja. Co ty się za jaja trzymasz? Bo go pewnie piecze kuta, znaczy ten. Co o, może stery, dobra. Gdzie jest ten małpa? Zaraz wychodzi, podpisuje te papiery, co go tam długo trzymają? 100 miesięcy. Powiedział, że jeszcze 4-5 minut. Okej. Okay. Podpiszę do końca. Steryt. No? A znasz piosenkę hot dogu? Hot dog, miam, miam, miam. No? Chwyć go, mała w dłoń. Niech w ustach twych zapłonie. Masuj, baby, bułę. W tej bule mam parówę. To jest dobra piosenka. Chcesz piosenkę jedną? No. Jak to było? Tylko zapomniałem, jak się zaczynało. Kiedy szedłem przez las? Nie, gdzie, jak to było? Nie wiem. No, ja nie wiem, stary, nie wiem. Czekajcie, nie, to jest głupia, jebać ją. O, hot dogu była lepsza. Dobra. Niech majonez na kiece nie kocha. Aj, małpa pewnie klamę stracił, zawinęli mu. Lepiej będzie go... Będziemy musieli też zawinąć na bazę go, żeby go uzbroić. Bardzo to jak was nie ma, to Steryt lata w innej ekipie. True info. PS, wiem, że nie możesz tego wiedzieć. 5 złotych. Dzięki za pętaka, wariacie. I zajdziemy zagadkę? O, jest. No. Ojciec Basi ma 5 córek. Aha. Kaję, Ale, Kasię i Marysię. Jak się nazywa piąta córka? Nie mam pojęcia. Basia, bo ojciec Basi. A, o kurczę, nie, że zaskoczyłeś mnie. Przeczytałem w telefonie teraz to. Fajna zagadka. Fajna. Siema, wariacie, jak tam? Siema, opa.
No dobrze, wyszedłem dopiero. Kurwa, wszystko ci wzięli? Przejebane, tak, wszystko. Z kim siedziałeś na celi? Z tym imbirowym, z takim wziąłkiem jego. No i dobra, pakuj się na tył, ja sobie owiasiądę w bagażniku. Kurwa, pojebany ten pies, jebany frajer. Gdzie idziemy? Na szpital. A, no, poczekaj. Nieugięty był, kurwa. Na początku musimy podskoczyć na... A, bo dobra, na szpital, na Eklipsa szpital polećmy. No, na szpital to nie czuję się może, dobrze. Może was będą kojarzyć, to sterdy. Ale może nie ma ich, może nie ma. Ja pójdę sam, ja wejdę sam, powiem, że potrzebuję pomocy. Albo nie, na bazę się prześpię tam i będzie mi lepiej. Wiesz o co chodzi? Obandażuję sobie rękę. Na bazie. Może więc... pojedźmy na paletę na szpital. Nie, bo nie ma w pociągu kolejek, ty kurwa. No, ja dawaj wiem, na bazę. No, mówię, no, aha, poczekaj. To weź, może chata wuja Queena jest niedaleko? No, bardzo. Skoczymy? No jedziemy, no raczej. Dawaj, dawajcie na chatę wuja Queena, weźmiemy już zapasy. Zaznaczcie mu, ja nie mogę z bagażnika niestety. Na chacie wuja Queena pozbieramy temat, przerobimy i na bazę. Znaczy na szpital, a potem na bazę i akurat się zarobi przy okazji. Teraz. Ej, wiecie jak się nazywa ruski ksiądz? Jak? Wiemy, stary. A wiecie jak się nazywa ruski organista? Jedź prosto jedź. Pop music. Kurwa, tej klamki szkoda, ja pierdolę. Nieugięty był. Są nam jakieś tam jeszcze, jakieś z 10 amunicją, więc... Spokojnie, z 10 kulami. Ogólnie spoko było, ale kurwa, już w paru miesiącach naczelnik wjechał i telewizor nam zabrał z celi. A co ty gadasz? Jebany, jakiś nowy był po studiach, nie chciał się wykazać, kurwa, no i zajebał był na telewizor. Był przeklęty, jebać go, jego. Przeklęty lubi. Dalej tam siedzi? Wiesz co, no... Był, ale na początku go tylko widziałem, potem wyskoczył chyba. Serio wyszedł, w końcu mu się udało? Chyba wyszedł w końcu, bo on ma plan ucieczki z więzienia na plecach. Ale pewnie wróci niedługo znowu, bo tacy wracają zawsze. Tu w lewo. Gdzie kurwa jedziesz? Jak jedziesz, ty pewnie się kurwa w lewo, nie w prawo. W lewo, debilu. Dobra, prawo. Teraz w prawo. Kurwa, lewo, wróć. Kurwa, wróć, co tu wpierdasz? Oznaczcie mu może na GPS-ie dokładnie. Tutaj na tej chacie się zatrzymaj. Czekaj, zaznaczę ci na GPS-ie. Prawo! Znaczone, co on robi? Masz. Kurwa, psy! Tu dalej stoi... No, nie, to na radiowóz. No jedź pod GPS-a. Jedź tam pod GPS-a, chłopie! Kurwa, nie wiem, co chcecie robić. Stój! Sami się widzie, czy co? Kurwa, stojesz, chłopie, kurwa, to nie polecenia. Nice. Gdzie jest ta zajebana piwnica? Tu. Tam. Pana chata wuja Willa. Straciłem 10 Wina. Koła, temat i klamę, ale jebać, to odkujemy się szybciutko. Odkujemy się za chwilę tutaj. Jak wy w ogóle uciekliście im? Ja to spierdoliłem w kurwa. Mnie zakuli i olali mnie, bo poszli za wami wszystkimi i sobie poszłem z kuty na za winkiel. To w ja się kurwa do śmietnika schowałem. Niż czwórkę mieliby złapać. Gdzie? Ja się do śmietnika schowałem. Ty? Obok klubu. Tak. To ja tyłem, uciekły mi Logana. Wziąłem ze samochodu takiego innego i go... Przyjechaliśmy, taksówkę kupiłem. A ty stary rozjebałeś psiarza jednego? No, widziałem jak dostał? Tak, widziałem. Kupiłem jedną kulkę. Ja się zacząłem z nimi strzelać, ale no niestety. Pójdź w sumie dobrze, lepiej, żeby zawinęli jednego niż czterech, kurwa. Dobrze, że nie dali ci wyroku za czterech. Ale i tak szybko zleciało, że... Kurwa, patrz, oni... Jest noc, się chuje wita, a ty też dopiero. Widzicie?
Zaraz napisz jakąś wiązankę i chuj. Napisz jebać, jebać Oskara policjanta. Policyjna pała! Silna murek wjebała! Koksu zajebała! To była cała pała! Oskara. Ruchała Oskara! Bagniaka sprzedawała! Kryształ metafiny zbiera! No i nice! Asterydowi na melinie pała stała. No i no! Okej. Okay. Chyba nowa odmiana nawet jest. Lepiej się to wszystko lepi w tym zbiorniczku. Ale tak mnie ta ręka boli. Będę musiał to prześwietlić. Kurka wodna. Ja też muszę. Ja im mówię, że właściciel klubu mnie zatrudnił, nie? Żebym stał na ochronie. No? No i kurwa, że kazał mi bronić tego klubu. Jak tam ktoś wjedzie, to żebym strzelał od razu. Tak im powiedziałeś? No, tak im powiedziałem. Ja pierdolę. Ale nie uwierzyli za bardzo. Nie komisarz, komisarz był nieugięty. Komisarz Rex? Komisarz Rex? Komisarz Alex. Alex... William Bratton? Jeszcze 15 kryształów potrzebuję. Homunculus? Tak. William Bratton, homunculus, lizę dupę, jaganus. Nice. Ej, dobra. Musimy zabezpieczyć wszystkie beczki. Podjechało? Coś mi się wydawało. Nie wiem, ja nic nie słyszałem. Mi została już końcówka, wariacie. Mi też. Jeszcze 5 kryształków trzeba zlepić. To idź, jak już skończyłeś, to możesz iść zobaczyć. Nie skończyłem właśnie jeszcze. Okej. Okay. Zawsze trzeba być czujnym, ale jak coś, to można się dogadać, może kojarzyć tych gangsterów. Nie mogę, stary dziś. Zależy, jak to będą w porządku gangsterzy, to się dogadamy, ale jak to dobra, będą wszystko. Najpotężniejsi, to dobra, nie. Jeszcze klamy w łapy, jak ktoś może być problem. Ja i będę pięścią celową. Tylko głody cały czas tu chodzą, ja cię kręcę. W lewo. Okej. Okay. Ej, dobra, ja prowadzę, ja prowadzę. Siadaj do tyłu. A on poprowadzi. Chodź, wysadzimy ją, chodź, wysadzimy radiolę. Oni on jeździ się kiedy. A, bo dobra, dobra. Chodźcie. Tutaj są dwie beczki akurat. Dobra. Kurwa! Od razu wybuchło! Wow! Od razu wyjebało, to jest niemożliwe! Kurwa! Pali się mi kombinezon! Ukaż mi kombinezon, lej mnie wodą! Nie tak, to logo. Ale patrzy, Gazgo! Gazgo, czy... O, dzięki! Kimono mi prawie spaliło! Kurwa, mnie odrzuciło! Wszystko okej, wszystko okej! Weź to panczo, kurwa! A, podnieście mnie! O kurwa, ktoś mnie podniesie, ja pierdolę, mi się kręci w głowie. Tutaj zajebały, skurwy syny policyjne. Myślę, że od razu wybuchnie, że nie od razu wybuchnie, że po chwili. Po chwili. Na szpital mnie weź, ale kurwa, mi spaliłoby całe w dredy. Dobra, siadajcie. Ja mam jechać, ty, dobra, ja. Siadaj. Prowadź już. Jak się rozjebiesz, to ja ciebie rozjebę. No, żebym ja cię zaraz tu nie rozjebał. Ty, kurwa, ja byłem na Majorce i jakoś przekazaczyłeś przez ten czas. Panowie, spokojnie. Się kurwa. Bez konfliktów, potrzebuję szpitala, ale mnie odrzucisz, mnie w pokłócie się. Przetkało mnie w płucach. Zapierdalaj na szpital i tyle, nie ma co się kłócić. Ja mało pan przez ten czas jakiś pewny siebie się zrobił. Zawsze byłem pewny siebie, wariacie. Otwórz okno, żeby mu te wiało, żeby mu się chłodziło wszystko.
Ja pierdolę. Ciacho, dzięki za suba. Dobrze, że miałem ten przeciw... Ja pierdolę. Antykurwa ogniowy kombinezon. Zaroodporne kimono. Chyba psy jadą, widzicie? Ognioodporne kimono. Oni jadą tam. Oni jadą tam. No to był zły pomysł. Chcesz jechać do tego, do kurwa Barabasza, czy... Nie mam kasy na Barabasza, musiałbym też 10 koła zajechać. Ja oddałbym, ale to na razie zobaczmy normalnego Eklipsa. Przejdziemy obok Eklipsa, jak nie będzie to ten. Ty no widzowie, to nieźle goście wywaliło. Kurwa! Kurwa, ty masz problem z jakimiś oczami. Bo pod więzieniem tak jest. No to na chuj się pchasz pod kierownicę. Bo ty kurwa jeździć nie umiesz. Aha. Dobrze, zdrowa rywalizacja to dobrze robi. Dobra, to prowadź, kurwa. Spokojnie, panowie. Masz tu, na miejsce. Jedź, kurwa. Nie obrażaj się, jeju. Dojedźmy, nie obrażam kurwa, się, mamy, no jedź. Mamy poparzonego szefa, jeju. Przynajmniej na telefonie, bo siedzę z tyłu w spokoju. Weź okład z Alesu mu zrób, Alesu okład. Czekaj, ja mam mleko, to poleję go. Pojebało cię mlekiem? Się zważy wszystko. Kurwa, nie lej mnie żadnym mlekiem, ja pierdolę. Obrał cię. Kurwa. Ja jebie. Czyż nic mi się nie stało. Odrzuciło mnie tylko eksplozja, trochę ognia na kimonie i chuj. Kurwa, myślałem, że poparzony jesteś. Co ty, stary, tobie flame flowerem podpalał, kurwa, jakbym mało latem. To taki ogień, to jest chuj, nie ogień. Co ty robisz, stary? Mleko chciałem użyć. Co ty robisz? Miałeś mleko na tym. Na ciele. Ja pierdolę, pierdolnięty, stary. Musiałem ci pomóc. To było trochę obrzydliwe. Z czego? Lubisz wędzone mleko? Wolę kiełbasę wędzoną. To też polisz. Ale bym ujebał w kiełbachę. Takim chlebkiem z musztardą. Wow. Kiełbachę? Takim pikantnym keczubem. Ty już lepiej tam nic nie opierdalaj. Ej, dobra, zrobimy tak. Żebyśmy wszyscy do tego szpitala też nie wchodzili, bo przypał. Ja go wniosę, bo ja jestem... Bo ja jestem przedstawicielem wnosicieli. Ja potrzebuję też na lekarza. Nie, ja kajdanek nie mam, więc chuj. Tu nie, Zladaku! Ty już szmato! O, szybciej. Ale parzy. Ale pomocy! Pomocy! Poparzyło mi rękę. To nie my bylibyśmy na metamfetaminie. Zatkaj morder, steryt. Ała, znieś mnie do szpitala, za jakąś lekarkę może znajdź. Obsługę szpitala, nie wiem, jakąś recepcję. Byku, chodź, idzie lekarz. Panie doktorze! Pomocy. Poparzyło mi, kurwa, lekko ręce i czoło. Upe, panie doktorze, przy mnie, wybuchła przy mnie, proszę pana, jakaś beczka z ogniem. Muszę o pomoc. Panie doktorze, upe. Upe. Poparzenie przez RZ? Kurwa, że... Dobra, panowie, wyjdźcie za drzwi. Dobra. Poparzyć. Tu małpiery, tu. Poparzyć, dobrze. Widzę, ja tu już stary dmisia zostawił. To jest twój? No. Nie, to nie mój. Poparzenie. Walizka, bierzemy? No dawaj, bierzemy. Tyle? Ała. Dobra, ci pana boli. O kurwa. Brat, pomogę ci panu położyć? Nie, ja tu posiedzę. Ale okay. Siła lekko przylepiło mi ten materiał z kimona, muszę je zdjąć. Zaraz to panu pomogę. Lera, pomóż wstać. Ała. Zobacz na tą rękę, co tu się odjebało? Już patrzymy. Tutaj, widzi pan? Widzę. Skóra sparzona, weź mi jakoś to omyj. Ja pierdolę się, materiał przykleił. Cholerstwo. Jakaś beczka wybucha obok mnie. No, że miał ten kimono całe na sobie, no. Mi pomarzyło brzuch, kurwa, dziary.
de Twittera. Tak, skontaktuj się z nim. No, czy powiedz... de Twittera, zadzwoń do niego. No? Zadzwoń do tego, z Twittera. Nie wiem, ale zadzwoń. Ale poczekaj, co tam, z kim gadasz? Z ma... małpą? Tak. Niech małpa zadzwoni, umówi spotkanie. Jeżeli powiesz, że z moją sekretarką. Dziękuję panu. Ja ubezpieczenie w ogóle to tego, z roboty mam. To chyba darmowe będę miał to leczenie, co? Knut Times, w gazecie robię. Redaktorem jestem, panie. To będzie Knut Times darmowe, nie? Już chwileczkę, zaraz zobaczymy. Oni mają ubezpieczenie, tak mi mówił mój szef, że mówi za darmowe leczenie. Jezu, kurwa, niech mnie w chuja nie walą, to nie... Panie doktorze. No, powiem panu, że Knut Times nie ma ubezpieczenia u nas. Co kurwa, nie, przecież mówił szef, że ma. Kakao, no, reszta. No niestety nie ma. Ja pierdolę, to jakieś nieporozumienie jest, proszę pana, to jest nieporozumienie. Proszę to jakoś wyjaśnić. No naprawdę panu mówię. Ja pierdolę, co ja mam zrobić teraz? Dobra, daj mi ten tam kurwa na fakturę czy coś, wyjebane mam w tą robotę, rzucam dowodzik, to. Dowodzik poproszę od pana. Wystawimy najniższą. No, wyjebane, halo, proszę. No trochę pana w bambucie zrobili, tak to określę. Dobra, mogę już iść? Oddaję dowodzik, tak, już otwieram drzwi. Ale mnie w bambuku wciulali. No, to gdzie małpa jest? Przed szpitalem chyba. Ja musiałem ten, bark, bo mnie bolał. Więc chuj. O, gang, zjebów. Do kogo? Ja zaraz będziemy zadzwonimy. Do tej typiary? To dawaj, zagadaj. Co jest? Małpa, gadaj no z tym chłopem? Tak, no, on ma 500 liści. 500 liści. Dobra, spotkamy się z nim. Słuchaj, idź się spotkaj z nim w restauracji. Idźcie w trójkę tam. Ja zobaczę, kto tam podjedzie. Podejdę. Spotkać się na górze w restauracji tutaj. Dobra. Dobra. W Bean Machine. Idźcie tam. Siądźcie jak dżentelmeni. Co robiliśmy? Na samego szpitala wjeżdżaliście. Czym wjeżdżaliśmy, kurwa? Samolotem? Ja nie wjeżdżałem. Co pan za głupoty gada? Nie wiem, jakimś maluchem. Czy... To nie, my, to nie. No, przecież oni tam maluchy mają, nie wiem. Jeździ maluchami, proszę pana. Dobra, już się prują na starcie. Cicho, bądź, no przecież spokojnie, nic się nie dzieje. Spokój, przecież gadamy tylko. Nikt nie wjeżdża żadnym maluchem od nas, panie komisarzu. Idę po kawę. Jest to pan może Laganka Potrzyna? Nie. Nie? Do widzenia. Na pewno? Nie ma, do widzenia. Nie ma. A pan w czerwonym to nie pan Logan? Nie. To jest Louis. Tak? Jestem Louis Lons. Oho. Ty jakiegoś Logana szukają, znasz, Teryt? Loga Cappuccino? No. On mieszka w tym, w Haunik Avenue. Może ja mogę panu pokazać, gdzie on mieszka. Ja go znam. No spokojnie. Ale jego nie ma, bo on teraz... Logan Cappuccino jest oczyszczony z zarzutów ogólnie. Tak? No, no, panie, no, panie władzo, my żeśmy tutaj żadnymi maluchami nie jeździli, nie szukamy problemów i... To nie my, my robiliśmy metawitaminę, myśmy nie handlowali też. Toni. Toni, no. Toni. Toni. No dobra, to jedziemy. No, do widzenia. O, blisko było. O, no, ale moja kartka zdradziała, cuda. Dobrze, że nie fryzurę. Nie, no, no? Musimy zmienić jakieś miejsce. Tak, miejscówę zmieniamy, miejscówę zmieniamy. A czerwona kurtka ci pobieg. Nie, no, wow, serio, no, ale dostała strzała. Ty przeżyła. Co jest? Co robi kurtka? Nie wiem, co on robi, kurwa. Wiesz co, on nas tam trzyma, on SMS-y pisze policjantom. O cholera, on gada do tych psów tak. Jakiś chłop na motorze ciągle nas obserwuje. Pa, pa, pa. Zobacz, policja przyjedzie, widzisz? Gadają z jakimś chłopem na motorze. No. Za nami, Logan. Ta, ta. Okay. Typy na motorze coś mówili, to oni. Dobra, to otwieram ich. Nie, to jadą, tu jadą, tu jadą. Jadą tu psy, jak coś to odpierdalamy psy i spierdalamy stąd tym czerwonym wozem, okej? Od razu? Tak. Panowie, jaki jest problem? No? Teryt. No? Ty, bo ty masz długi MS. Jaki? Panowie, ja mam inną informację dla was. Ja mam. No. Co jest, kurwa? Wypierdałem się. To jest, kurwa. Wypierdalać stąd. Jedź stąd, kurwa, jedź stąd. Spierdalamy. Jedź, Chihuahua, jedź. Szybko, bo jeden przeżył. Jedź. Czerwony, spierdalamy. Pakuj się, czy debilu! Gazu! Na bazę, bunkujemy jedź. Się w bazie. Nie, jedź na razie, jedź. Za chwilę zatrzymujemy się, wysiadamy i strzelamy do niego. Na trzy. Dwa. Już. Hamuj. Dobra, jadą znowu. Chodź, ja kieruję. Dobra.
Ja mam pomysł. Będzie więcej. Będzie ich więcej, no. Tak, spadamy. Panowie, skakujemy do wody? Mówiłem, że mamy, że odpierdolamy ich, tylko ja strzelałem, kurwa. Ja też strzelałem. Ja macie zero synchronizacji, ale jednego odjebaliśmy tylko. No, no tak, ja jednego odjebałem. On będzie za chwilę więcej. Spokojnie, za tego nie wiem. O kurwa. Dwie jadą. Już tam dwie. Jedna. Oznacz mi molo. Jak molo? Do bazy może? Nie, mam pomysł. Dobra. Do bazy? No, nie wiem, może zabunkrujemy się w bazie, będziemy się strzelać z nim, nie ma ale pojęcia. Zatrzymajcie się, poddajcie się, biorę szeryfa, nie macie szans. Kurwa, jak przekonywującym głosem to mówił. Musimy się zabarykadować, kurwa, zajechać i z nimi napierdalać, odjebać. Chcecie się wjebać do wody. Skoczcie do wody. Zmobilizowanie, poddajcie się. Nie do wody, nie debilu do wody, musimy zatrzymać gdzieś, to odpierdalasz. Dobra, do wody, do wody. Dobra, do wody już chuj. Chuj, jedź na cały czas na wprost. Strzelają, strzelają chyba do naszych. Nie mogę w kurwę trafić. Mają steryda, ej. Chihuahua, mają steryda. Kurwa, wiedzą, że tu jesteśmy. Uciekamy. O kurwa, stamtąd strzela. Okej, mają, otoczyli nas. Nie widziałem, że tamtąd strzela, o kurde. Stary, otoczyli mnie, wiedzą, że dostają kurwa w ramię. Gdzie jesteście? Przyjadę po ciebie. Jestem w tym budynku w molo. Dobra, jadę. No, tylko są psy obok mnie, uważaj. Chyba spadam tędy. Nie ruszasz się. Nie ruszasz się. Nic nie zrobiłem, ała! Pomyłka, nic nie zrobiłem, jestem rybakiem. Właśnie odkładałem dorsze, kurwa, na przecenę. Ała, dostałem w łydkę. Pomyłka, odkładałem dorsze na przecenę, co wy robicie, ała? Ostatni jeszcze się kryje na górze. Pan wyjdzie i się podda. Thank you.
Auć. Ciszy się tam. Podaj się ręce do góry i ręce do góry od razu. Rzuć broń, rzuć broń. Rzuć broń, schowaj ją. Schowaj ją. Dobra, w takim razie zakuwam cię. Lewo, prawo. Mam jednego suspekta na moich 20, zakuwam. Idziemy. Tędy. Panie. To idzie pan. Na spokojnie. Idziemy. Jest pan ranny? Przez czerwoną kurtkę, bo on długo wsiadł do samochodu, kurwa. Jak to byśmy od razu uciekali. A ten czekał, biegał wokół samochodu, kurwa, nie może wejść do drzwi. Nas dopadli. Dopadli nas jak owieczki. Jeszcze jedno. Bill Johnson. Zabiera panu pistolet. No, pomogę panu wsiąść do karetki teraz. Ilu rannych mamy? Kleo? Trzech. Jak widzę, trzech. No i tutaj mam. Hogan. Sprawdzę pana proch. To nie wiem, myśmy tu rybę kupili, by nas się przeszkodzili. Dorsze odkładałem. Dorsze chciałem sprzedać. Jestem z prostym rybakiem. Sancho Ferte City. Czy pana pan chyba sam nie wierzy w to, co pan mówi? Ała. No serio? Chłopie, no zobacz, że mam ryb przy sobie. Dobra. Ogarniam. Mhm. Weź się kolejnych. Kolejny mi się zajmą, jak możesz. Gdzie zaraz 7-5 dojedzie. Ja obstawiam teren. Dobra, stary, przeszukam. No. Ja mam kamę, ci dam ją. Przytrzymać go. Dobra, pomóż panu wsiąść, kto? A, obejdzie pan plecami. Momencik, ten. Nie jest przeszukany. Mam w czerwonym. Wow! Plecami się, plecami do mnie. Plecami do mnie, obywatel. Jotko rzucił $1, Luda Szmato za kapiorze jebane. Weź się za zabilowanie porządne, a nie ciągle. Psy zaczepiasz i się dziwisz, zecie ścigaja. Dzięki, Wareciku. O. Piąteczka. Dobra, dobra. Mam jeszcze, proszę pana, dowód znajdzie pan w moich spodenkach za majtkami. Dobra, to ja go wyjmę. Okej. Okay. Za majtkami. Może mnie pan rozkuć, bo mnie bardzo boli ten bark, co dostałem w niego. Aj, mi się wygina. Dobra, zabieram panu broń. Tam chyba kula. Tam chyba kula jest w środku. Ała. Może pan. Czy pomoże mi ktoś wstać? Stan z paralizatora w plecy. Czy pana za chwilkę, za chwilkę. Szeryfie. Gdzie pan ma jakiś portfel? Albo coś. Ja? Pan poczekał przy radio, bo pan zakuty. W tylnej kieszeni mam, ała, no. Podnieście mnie tylko. Z paralizatora w dysk mi zajebał gość. Nigdy mu twojego ciągu nie zrobię. Pana, może pan mnie rozkuć, bo mnie ten, ała, bark boli, wygina mi, tam chyba kula w środku jest. A... Dobra.
Sancho! Pójdź tam. Dobra, może pani mu. I tak dobrze było. Czy może mi ktoś tylko podnieść? Ała. Masz, ale przy dostęp z paryzatora w plecy nie potrzebujesz szpitala. W tej bóle mam parówę. Tu pani jest pani z lekarza, czy nie? Ale no to czemu pani wie wiezie? Proszę mi tylko podać łapę. Zapraszam panów do karetki. Ja podnieś mnie, bo mnie boli plec, kurwa. Nie mogę się wyprostować. Rozumiem, dziękuję, dobra? Paralizatora mi zajebał, ty. Brian, zabierzesz jednego? Zdrzę pana zakułem. Tutaj pana położę, będzie pana wygodnie. O jest. Panowie strzelali do nas, także nie ma mowy. Spokojnie, ma pan lżej tutaj zakłóty. Mamy iść do karetki? Tak, zapraszamy pana. Dobra. Który jest zebrany od razu? Wszyscy. A oni nie jadą na szpital? Ten w czapce. Do zabrania jest ten w czapce. Ten w czapce pan jest dobrze. Ten w czapce nie był ten. Nie był ranny aż tak. Otworzy ktoś? No to wszystkich. Na szpital i obstawiamy. Dobra. Oh yeah. Pan w czapce. Już jestem. W środku tutaj. Na łóżeczku sobie usiądę. Ała. Dobra, zabieram. Pojedziemy na Clips Tower. Zgłosisz? 10.25 plus 4 na postawę. To może pośpiewamy chociaż. Śpiewajcie panuje, może będzie wam obraźni. O rybkach. Łotka, kurde! Zimne ognie twojego języka. Ślipa. Co ty kajesz pizdę, lekarce w ambulansie? Yeah. Niech majonez na kiece nie kapnie. Lepiej yeah. będzie, jak go naraz chapniesz. Oh yeah. Chlipota. Chlipota jezor po placicy. Yeah. Hot dog, miam, miam, miam. Medyk, miam, miam, miam. Lekara dupa wylizana ostro. Very nice. Logan, weź ugryź nogę. Wudo. Polisz ją między palcem. Nie, fu. Fu. Wow, i ludzi. Cześć wszystkim. Zapraszam panów za nami. Dobra. Siema, siema. Rzucajcie kwiaty. PDW. Rzucajcie kwiaty. Pomóżcie, pomóżcie, rozwijcie nas. O, dobrze, pani mnie trzyma tu pod ramię. O, dobrze, że się mam się panu wesprzeć. Pan rzucił kapeczce, ucieka, ale kuferek. On jest ranny. Kuferek pełen skarbów i łakoci, delikatesów i słodyczy. Proszę bardzo. Dziękuję pani za pomoc. Lubię, jak pani traktuję jak ścierę i wycieram ją podłogę. Pan zaczeka tu. Dobra. Witam. Pan wejdzie do środka. Dobra. Pan przyjdzie. Pomóż mi czekoladą! Dobrze, pan podniesie rączki. Czemu pan gorączku? Co się dzieje? Mogę? No to plecami do przejdę, mnie. Ja tylko przejdę. Plecami do mnie, plecami do mnie. Wyciągnij. Plecami do mnie. Zatkaj pizdę. Ale pan szanuje. Ta matka jest kurwa już na dupę zgubna. Co to się takie wyzwiska posypały? Oficerze, zapraszam. Panie Basia się panem zajmie, dobra? Ty kurwo. Co tam się dzieje? Proszę. O, dziękuję pani. Się tylko na... Zdejmę. W plecach. Niech pani pokaże, gdzie. A, nie tak. Ja! Już chwilę pani wszystko powiem, jak to jest grane. O, na plecach, tutaj w okolicy lędźwi. Jak się zaczyna już pękający rów mariański. I chyba nie przemasowała mnie trochę, bo tym paralizatorem mnie... Milicjant trafił. Dobrze, biegłem. Papa się to wyszukuje dowodu w tym czasie. Proszę, siostro. Przemasowałaby pani mi to miejsce.
jakiegoś buziaka ciepłego skradła, to też by się człowiek uśmiechnął, bo pewnie dopierdla lecę na kilkanaście miesięcy, jak nie kilkadziesiąt. Pan tutaj nie jest szefem. Oh yeah, baby, that's right. Kurwa, co jest? A bo ty dwa masz. Co to robi? Halo, bo mnie... Co jest grane? Pomoże mi ktoś tutaj? Masaż miał być u tej panienki. A, ty w kolejce drugi jesteś. No ale gdzie mi tu włazisz? Gdzie mi tu włazisz? Ja tu mam operację teraz, gdzie mi się tu pakuje? Jak pan ma mieć operację, to pan wróci na stół, a nie. Ale masować miała mnie po plecach, a wyszła. Masuj. Halo. Chciałem podjechać po szpital. Zabarykadowałem się, tak. Niżej. Dobra, to ja jestem poza szpitalem. No. Ty, słuchajcie, ty mam masaż ma być. Tym panem cappuccino. Nie wyjdę stąd. Co zajmie się jak najbardziej. Halo, proszę pana, otworzy. Słucham, nie otwieram. To wejdę z bara. Nie ma opcji. Będę trzymał. Zastawię cię. Trenowałem rugby dwa miesiące. Pan nie wie, kim ja jestem. Jestem mistrzem MMA. Nie właśnie tu. Ja panu zrobię taekwondo. Halo, barykaduje się z policją. Co jest grane? Halo, jesteś? Dobra. W szpitalu jest policja, chce mnie tutaj nakopać. Spróbuję cię odbić. Dobra, dobra. Będę na motorze okay, albo okay. Bez prawych drzwi. Dobra. Czekaj, bo on się zobaczy. Dajcie mi spokój, nic nie zrobiłem. Handlowałem dorszami. To, że miałem klamkę, to nie znaczy... Ała, no nie pchaj się! Kurwa, jebany, jest silny. Pestery. No? Stoję. Nie, ja po prostu się zabarykodowałem i po nie kurwa, puszczę. Nie wyjdziesz tu, nie wejdziesz, nie przejdziesz. Nie daj się, Logan. A, kurwa, już trzeci raz jak walnie, to chyba się wyłamą drzwi. Pomóżcie dobra, mi. Dobra, wiesz co? Nie ma z buta wchodzenia. A, trzymam się, teraz się zaprę. Jakby był czwarty blok. Czwarty blok. Ostatni kwartał. O, kurwy, nie wejdziecie. Ała. Ała. Ała, zostawcie mnie. Dobra, zakryj pana. Logan, trzymaj drzwi, a też trzymam. Kurwa, w czterech mi się wpierdolili. Nie szarp mnie, zostaw mnie, ła! Ameryczka, pomóż, pamiętasz mnie? Kurwa, szarpią mnie, w czterech! Nie szarp go! Pana zakup. Policyjna prowokacja! Ła! Dobrze, temu panu... Nie, puśćcie mnie, nie zrobiłem, z dorszami handlowałem, kurwa, nie jestem niewinny, puśćcie mnie! Jaką fakturę Majki? No nie szarp mnie, powiedziałeś, szarpią mnie jak szmatą, jak workiem ziemniaków! Poczekaj, nic się nie szarpie. Ale fajna siwa cizia. Za każdy taran trzeba będzie pokrywać koszty stawienia nowych drzwi. Będą faktury na IMS szły. Panie dyrektorze, ja to zrobię stary dobry drzwi. Panowie... Nie zrobię. Mamy jakieś pani? Panem cappuccino. Chciałem panikiem to tak trochę. A co temu panu w ogóle było temu? Bez koszulki, który się zabrykadował. Moim paralizatorem ktoś sieknął w plenie. Dobra, poczekajcie. Ja dostałem chnykieć. Dobra, pan podejdzie pod ścianę, jeszcze mam proszę. Pan jeszcze zobaczony czy nie? Lekarka? No nie, ja go tam posadziłem, poszedłem zająć kolejnym pacjentem. Miałem wrócić. Dobra. Dobry oficer, 25 kierunek klinicznej na 53 numer rezydencji. Znajdujące, co możemy zranić lub skrzywdzić. No! Czyli co? Strzelają chyba, coś słyszycie to? Dobra. Podda się pan. Położy się pan. Co? Dobra, jest dobrze. To idę już do niego. Dobra, ale nie mogę, bo zakułeś mnie. Dobra, spokojnie. 80-75 zajmuje się panem w czapeczce. Czy się zajmowałeś panem Loganem? Ubezpieczony? Jeszcze raz, bo czkawka.
Dobra, muszę wyrzucić te rzeczy wszystkie. Przyjął. Pojebany. Ale jak dostał? Ściągnęli od niego, czy nie? Policja, pomocie, policja! Prosił być wolnym tego obywatela. Zabrał mi kolegę. Zajebał mu szklamy. Zajebał mu kolby. Tempon. Nie, nie, stój! Zajebicie. Ale nie krzycz. Funkcjonariuszowi, żeby ściągnął tą fakturę. O! Masz funkcjonariusza na miejscu? Niech co nie ściągają. Ale nieważne, niech go ściągają od ręki, a nie go będą szukać potem. No to ty wystaw. O, czekaj z tym panem jeszcze, dobrze? Bo ma fakturę dostać. Dobra. Wszystko, zapalniczkę zostawię, dobra? Dopierdasz mi kiepy jarać. Kurwa, bejsbola, wszystko straciłem, no trudno. Takie życie. Pani medyczka. Dzień dobry, pani medyk. Już mogę go zabrać? Dobra, jeszcze raz nie będę. Spokojnie. Dobra, pan podniesie rączki. Dobra. Tylko ostrożnie, żeby mnie nie bolało, dobra? No spokojnie, ostrożnie. A pan odejdzie. Tak, dobra, dobra, nie ma problemu. Dobra, gdzie ten dowodzi? Pacjent w żółtej paczce też jest dla... Jakiegoś klauna. Panie słony? Tu jeszcze będę stał. Dobra, chodź pan. A, pojedziemy z... Idziemy do poczekania. Dobra, proszę. Nie wiem. I tu pan. Tutaj dla pana, fakturka. Panowie, naprawdę się wyjaśni, nie zrobiłem nic złego. Nie, tak, tak, tak. Dobra, pan czeka. W sensie no widzę pa. Taki kurwa czekam, rzeczy. Czekam. Co? Siadło, panowie, nie zrobiłem nic złego, panowie. Zabierać się z kolegami i uciekać. Dobra, i czekam, bo jest teraz szpitala. Tu was teryt. Dobra, już wychodzę, okej, jasne. No? Chodź. Siadaj. Nie wsiadaj. Co wsiadaj? Gdzie ja wychodzę, do więzienia idę. Bez mi. No, gościu, pod radiowo, kurta, kurwa, po chuj wyciągasz ten pistolet na szpitalu, chcesz pokazać, że jesteś nie wiadomo kim. Tak. Małpa, czekaj! Ale jak mnie nie możesz... Małpa! Muszę przeskoczyć! Nie mogę wskoczyć, kurwa, małpa, rozkuj mnie! Ja mam kolejny już za radio wozu. O, co tu się dzieje? Stary! Co tu się dzieje? Stary, co odjebał bez trzymatki? Co jest? Ja się do radio pomogę. Co tu się dzieje? Mój pan serio. A ciężki pan jest. Ja pierdolę. Dobra, pani medyk. Kurwa, dziękuję pani, wszystko. Panowie, to jest teren szpitala. Proszę, kto nie potrzebuje pomocy, oddalicie stąd. W tym momencie, wszyscy. Bo i tu podjeżdżasz, chłopie, z otwartymi drzwiami, co banda jebanych amatorów. Ten na motorze podjeżdża. To nie są debile, to nie są debile. Ale jestem z Knut Timesa, ja mam ubezpieczenie. Proszę pana, za próbę molestowania prawo wystawić. Dobra, co ty w ogóle pogadasz, próba? Za chuja miała pała do próbę molestowania. Ty sama się go próba do mojego siura, a teraz coś gada ty. Co ona gada, co ona wyprawia? Nie mam siły do takich kobiet. Weź, że peruła wypierdalaj ty. Ale dobra, ma inaczej. Jakieś bezpodstawne oskarżenia to samo być. Jestem dżentelmenem, proszę pana. 100 000 każdy, który będzie jeszcze raz mi krzyczał tutaj. Kurwa, ta się nie udza nawet. Pani medyka, serio? 200 000 Zawki pizdę tam, frajerze. Który taki wygadany? Odważny. Słucham. Dobra, nie trzyjcie tej papy. No. Tutaj pani medyczna próba molestowania, pomoc medyczną 200 koło. Panowie, za siura mnie łapała, przecież dobrze wiedzieliście, to pan straży się na mnie od początku. A wy coś gadacie. Tak? Odrzuciłem zaloty i teraz krzyku gada jakieś molestowanie, co no odpierdoli. I za nic zatrzymani jesteśmy, widzisz, mówię dorszy. No, przyłowiliśmy ryby. 80, możemy wychodzić? Proszę. Oczekujcie, za chwilę podstawię radę. To Jack Mills? Aktualnie. Sia! Pilnujcie na razie. Jack, odkuj mnie! Ajajaj. No nic, Sterd. W więzieniu plecy. Jebać frajerów. No? Wyzywałem jeszcze, widzi pan. Dotrzymana kurtka chyba. Dobra, chodź na bok. Przyjął. Zapraszam panowie. Dobra. Najpierw jeden, stop. Sterd, wracasz. No? Pojedynczo. Najpierw jeden. To niego potrzebuje pomocy medycznej, oddali się z terenu szpitala natychmiastowo. Kiedy mogę? Czy potrzebuje ten frajer, ty? Cześć, Logan, jak wyjdziesz, trzeba będzie pogadać. W ogóle wyjdę kiedykolwiek. Zamknij pizdę tam. Dobrze, już zamykam. Dobra. Pana wygadanego zapraszam, niech mi to w twarz powie.
No dobra. Taki jest tutaj. No to już się rozmawia. Oczekuj. Wpuścicie mnie tutaj. Sierżant otworzy. A czy pan z drugiej sprawę? Strony? Logan! 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 Chodź! Biegnij! 75, Logan. Otwórz 16. Ała, złapał mnie za ręce, ty! Logan, tutaj, tutaj, Logan. No, nie wiem, bo oni mnie szarpią, mnie wszyscy szarpią. Wiem, że chciała, stary. Ja stoję w miejscu, muszę... Sadźcie mnie do radiowozu w końcu, no. Tak. To chodź pan. Pakuj pana do sełu, chodź. Do sełu do 16. Otworzyłem, otworzyłem. Do 16. Alarm się załączył. Tutaj na tył zapraszam. Teraz szybko, uciekaj. Dawaj, 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 szybko, kurwa, znowu mnie złapał. Ale odjeżdża stąd, odjeżdża pan stąd, odjeżdża pan stąd. Odjeżdżasz to, Audi, odjeżdżasz to, Audi. Idę, no idę, już ała. Odjeżdżasz to, Audi, odjeżdżasz to, Audi. Na tył zapraszam, otwieram panu drzwi. O kurwa. Wchodzi pan na otwarcie. Weź, kurwa. Odek. 75 drugiego dawać. Siema, mamuleczka. Na tył 16. Do 16, otwieram panu drzwi. Dobra, PDW, siedzisz pan. PDW! Zapnij pan pas. JP! Zapinam panu pasy. Czemu on doasyluje? Czerwona kurtka! No to no. Coś tu się nie na sali operacyjnej. Ja tu normalnie z typem rozmawiam, a ten mi z kolby wypierdala. A policja stoi i nie reaguje. No już tam jeszcze popłacz. Czerwona kurtka, pomóż! Dobra, odchodzi pan. Już. Kurwa, ale pomógł. A Janek, zamknij drzwi z tyłu. Po chuju pomógł. Zamknij te drzwi z tyłu. Zamykam drzwi z tyłu. No. Proszę. Czemu my tu siedzimy cały czas? Co jest grane? Czemu nas nie zawiozą na komendę? Właśnie boją. Spodnie zdejmuj. A, dobrze. Luciano, pomóż! A nie znam Luciana żadnego. No na pewno. Luciano, pomóż. Ale to Grzesiu jest. Pierdolnij jeszcze raz z tymi pewnymi serduszkami, bo przejadę mordę. Pomocy, pomocy. Nie, wkurwił mnie. Dobra, jeden jest panowie, zaliście nas już na komendę, proszę. Wychodź z trzecim. Naprawdę, bo już spać się chcę. Dobra, otwórz ten, Luis. Na policjanta, który tutaj w środku. Idzie już, idzie już. Okej. Okay. Który tu idzie? Słyszę, proszę pana. Teraz w czerwonym rzuty trzeba. Ryan? Gdzie go dajemy? Ryan, tego pana. Daj go do ostatniego. Pana steryda. Gdzie jest? Tak? Tutaj, daj go do tego. Dobra, tutaj pan siada, otworzy pan. No słyszę cię, Kleo. Dlatego pana steryda, zadarcie kopalni. Co mamy sobie tą robią? Zatkaj pizdę, głupia kurwo, twoja matka jest dziwką i że tupę z gówna i ty chcesz pizdę, bo ty jesteś kurwą i nie masz chuja. Chyba dziwko zajebana! Pomijała to, ty zarabiasz, ty masz tutaj na ulicy po lataniu, ma to w Berlinie. Do kogo mówisz? Co się goś odpalił? Ja pierdolę, przerażasz mnie! Jesteś bestią! Ja pierdolę! Wróćmy tutaj na jebie! Tylko uciekliśmy! Uciekliśmy! I co jest? Kto prowadzi? Ja! Ja pierdolę! Jeszcze uciekliśmy! Na bazę! Ale na początku scenę rozkuj nas jakoś, trzeba się schować tu. Już wyzywałem. Gdzieś tu trzeba wjechać w garaż, w lewo czy coś. Albo ucieknijmy stąd. Rozkujesz no, nas? No. Masz kaj... Kto to w ogóle uciekł? Kto nas porwał? Kurwa, kajdanek. Czerwona nie ma. Kurtka. Czerwona kurtka? No. Ja pierdolę, jesteś geniuszem, nie masz kajdanek. Nie mam kajdanek. Masz jakieś pieniądze? Nie mam. Mam...
Słuchaj, patrz, wysiadaj, wysiadaj i jedź ten radiowóz gdzieś wypierdol. Musisz nas my nie wysiądziemy teraz stąd. Odchuj nas. Musisz mieć znaleźć kajdanki. Musisz znaleźć kajdanki, kupić. Ile masz pieniędzy? Dzwoń do małpy, dzwoń. Kurwa mać, dzwoń do małpy, skontaktuj się z kimś, kto ma kajdanki. Wyłącz te koguty zajebane. Wyłącz te jebane koguty. Ja się wyłączę te jebane koguty. Kół albo co to robi? Altem, altem. Albo kontrolem. Nice. Wyciągnij GPS, wypierdol, zmieńmy pozycję. Kurwa, ten, ukradłem wóz, kurwa. Ja pierdolę, to jest dupca z polskiego, co? Słyszysz? Jesteś, małpa? Kurwa, co za debil. Mam Logana i tego, i Staryda. Masz kajdanki? To dobra. GPS-a wyślij mu i tutaj oskuje, spierdalamy stąd. Co ona pierdoli, ja w ogóle się mordę zaraz, jak ja cicho byłem. Co ty się tak do niej zesyrałeś, Staryd? Ja nie poznaję cię. Nie będzie mnie kurwa obrażać. Co powiedziała? Że darem mordę, że mi dali 200 tysięcy kary. Najebana ona? No, czerwona kurtka, ty to jesteś dziwny, bo ty nie ogarniasz, a robisz takie pojebane rzeczy czasem. Naprawdę, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ej, Messi mi nieuchwytni od kilku dni. No, powiem ci. Nieuchwytni to naprawdę solidne określenie nas. Obym przyniósł kajdanki, małpa. Ale ty też odwróciłeś uwagę, bo ja nawet nie wiedziałem, że ty w ogóle, że ty pies myślałeś, że odjeżdża z nami. Seryjnie. Ja też myślałem, że pies. Wyciągnij nas stąd. Ja pierdolę, tę czerwona kurtkę odpierdolił, to jest w ogóle kosmos. I widziałem, ja tam właśnie zwołałem na Darku. Ale kurwa, wiesz, ja to było, tak, było takie zamieszanie, że ja sam nie wiedziałem, że to że uciekliśmy. Nie ma za co. No inną furę trzeba, nie będziemy tym radiowozem jeździć. Już drugi raz cię odbiję, to przynajmniej już tak. Czekaj, chodź 4. Dobra, będę teraz mniej wyzywał, ale tak dalej będę to robił. Zwieźmy furę czteroosobową. Przed Majorką też cię z więzienia odbijam ze Sterydem. No to jest twoje zadanie właśnie, odbijać. Jesteś zawodowym odbijaczem. Jesteś skuty Steryd, czy nie? Nie, nie. Dobra. A ktoś szlugę zajarać na wolności? Nie wiem, ja bym spierdalał tej radiolki na razie. No bo to zajdźmy furę czteroosobową, chodźcie. Weźcie mój motor.